As the world enters a new era, a new chapter of tourism has begun. Thailand presents amazing new chapters. Thailand has it all from A to Z. Awaken your senses. Start a new chapter to awaken your senses and feel more alive. Beyond expectation. Start new experiences that go beyond every expectation. Craft your imagination. Start new excitement that inspires anywhere, anytime. New expressions of romance. Start a new chapter in life, more romantic than words can describe. Overjoyed with excitement, start a joyful new day where your heart beats to the new rhythms. Pump your heart with flames of passion. Start a new memory that ignites flames of unforgettable passion. Reconnect with nature. Start a new rhythm that reconnects and refreshes your soul with nature. Submerge yourself in local culture. Start new laughter that echoes loudly through local community-based tourism. Experience new chapters of Thailand. Visit Thailand Year 2022. Amazing new chapters. Amazing Thailand. Szukasz atrakcyjnych terenów inwestycyjnych? Potrzebujesz działki dla swojej firmy? W Toruniu mamy to, czego szukasz. Blisko 40 hektarów dla biznesu w strefie inwestycyjno-logistycznej. Tereny pod usługi, produkcję, składy i magazyny. Połączenie z autostradą A1. Uzbrojenie i drogi dojazdowe. Działki dla małych i średnich przedsiębiorstw od 2000 m2. Tereny dla inwestorów nawet do 4 hektarów. Toruń. Przyjedź, zobacz. Zainwestuj. Upłynęło nam trochę czasu. Myślę, że kto miał dotrzeć, zdołał dotrzeć. W związku z tym pozwolę sobie po raz kolejny, tym razem już można powiedzieć oficjalnie, Państwa powitać i otworzyć 37. panel 9. Międzynarodowego Kongresu Azjatyckiego. Bez zbędnych wstępów pozwolę sobie tylko zaznaczyć, że mamy zaplanowane na 6 panelistów 3 godziny od 10 do 13, plus z tego co widzę część z nas nie dotarła. W związku z tym możemy sobie pozwolić na swobodę wypowiedzi 20 minut. 20 minut na jednego panelistę plus ewentualna dyskusja. Będę pilnował dyscypliny czasowej, no ale z racji tego, że jak już wspomniałem, mamy, zdaje się, nieco więcej czasu do dyspozycji niż planowano, nie będę Państwa zbyt popędzał. Raz jeszcze witam wszystkich i myślę, że możemy zaczynać. Mamy obecną tutaj na sali gotową zabrać głos panią profesor Narcis Szukuralijewą. Niestety pani profesor nie dotarła do nas. Czy mamy panią doktor Asel Szaljajewą? Również nie. No to do 3 razy sztuka, ale widzę na liście uczestników, że tym razem uda się trafić w obecną. Pani doktor Pietkiewicz-Parek z Uniwersytetu Wrocławskiego i referat interesujący mnie osobiście w szczególny sposób. Edukacja w Afganistanie po powrocie talibów. Jeśli pani doktor jest gotowa, oddaję pani głos.
Dzień dobry Państwu. Tak jak tutaj już Pan powiedział, nazywam się Beata Pietkiewicz-Parik. Wcześniej studiowałam na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, więc jeżeli Państwo kiedyś tą afiliację w programie poprzednich konferencji znajdziecie, to jestem cały czas ja. Po prostu zmieniłam miejsce pracy. Zazwyczaj uczestniczyłam w prawie wszystkich kongresach azjatyckich, tylko że temat mi się trochę zmienił, tak? Jestem specjalistą głównie od Indii i od razu się do tego przyznam, że prowadziłam badania nad analfabetyzmem w Indiach. Potem trochę rozszerzyłam swoje zainteresowania badawcze o edukację muzułmańską, o szkoły koraniczne i prowadziłam potem już po studiach doktoranckich badania i na Sumatrze, i w Iranie byłam. Jeżeli chodzi właśnie o problematykę edukacji Afgańczyków, po raz pierwszy spotkałam się z tym problemem właśnie w Iranie. Tam była taka fundacja OMID, niestety z różnych powodów ona już nie funkcjonuje w Iranie, między innymi przez COVID i przez strajki kobiet, gdzie właśnie Fundacja OMID zajmowała się Afgankami, uchodźcami z Afganistanu. I tam właśnie pierwszy raz spotkałam się z tym problemem. Natomiast skąd w ogóle moje zainteresowanie Afganistanem, skoro nie jestem specjalistą i pozwalam sobie tutaj na kongresie wystąpić z tego typu tematyką? Otóż w ostatnim czasie zaczęłam współpracować z naszymi uchodźcami z Afganistanu, którzy zostali ewakuowani. Zorganizowałam taki panel dyskusyjny w ramach Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego we Wrocławiu na temat właśnie sytuacji edukacji w Afganistanie. I to, co mnie właśnie najbardziej uderzyło, oczywiście poza tym, że tutaj zaprosiłam Alegoreza Hakimiego, który jest dziennikarzem i w tej chwili przebywa w Warszawie, uczy się, tak studiuje w Warszawie. Zaprosiłam również pana Mahometa Rafika Duraniego, który zechciał nam opowiedzieć właśnie, jak wyglądała sytuacja w szkolnictwie przed dojściem talibów właśnie z powrotem do władzy. I to, co mnie uderzyło, to właśnie ta analogia do Indii, do analfabetyzmu w Indiach, przede wszystkim właśnie wśród tych dyskryminowanych grup muzułmańskich, tak, to właśnie w jaki sposób wygląda edukacja dziewcząt. I w naszym tutaj tak w odbiorze medialnym pojawiają się bardzo często właśnie takie głosy, że zamknięto szkoły, że dziewczynki nie mogą chodzić do szkoły, a to, co mnie właśnie podczas tej naszej debaty uderzyło i stąd w ogóle tak zaczerpnęłam tą inspirację, żeby się głębiej ten temat tak czytać przede wszystkim, to właśnie ten fakt, że tak bardzo dużo dziewcząt pozostało jednak poza tym systemem szkolnym. Ja już nie mówię o Kabulu, mówię tutaj o różnych innych prowincjach i to wynika też z raportów różnych międzynarodowych instytucji, z UNICEF-u, UNESCO, tak, ale same ministerstwo też podaje takie dane i to mnie właśnie uderzyło, jakie są właśnie te przyczyny pozostawania dzieci poza tym systemem. Dlaczego tak dużo dzieci właśnie uczęszcza do tych madras, które tak naprawdę produkują tych analfabetów funkcjonalnych, którzy się nie potrafią potem znaleźć w tym świeckim świecie, tak? I to właśnie było taką inspiracją do tego, żeby się właśnie przyjrzeć i chciałam z Państwem przede wszystkim przedyskutować, bo znam już jak gdyby z tej strony samych Afgańczyków głosy, co można byłoby zrobić. Tak, może od tego zacznę, że oni by chcieli przede wszystkim pomóc tym dziewczynkom, które nie mają w tej chwili dostępu do edukacji, tak? Czyli te, które nie mogą chodzić do szkoły, to jest bodajże powyżej 12 klasy. Natomiast tak, no problem pojawia się, skąd wziąć te komputery. Oczywiście byśmy tutaj, my jako te państwa z zachodu mogliby je zasponsorować. Podobno bardzo dużo zostało laptopów po NGO-sach, tam można byłoby dołączyć do tego pendrive'a i można byłoby im rozdawać. Tak, był też pomysł taki, żeby zatrudnić nauczycielkę, która by taką sekretną edukację rozpoczęła
O tym akurat nie mogę mówić, bo to jest, jeżeli ktoś by chciał z Państwa o tym projekcie ze mną porozmawiać, to mogę prywatnie, tak ze względu na to, że ta rozmowa jest nagrywana i nie chciałabym po prostu tutaj pewnych ludzi narażać na niebezpieczeństwo, więc jeżeli ktoś jest tym akurat zainteresowany, w jaki sposób próbujemy rozwiązać problem braku dostępu, to zapraszam wtedy prywatnie. Natomiast ja bym chciała tutaj wrócić troszeczkę i pokażę Państwu prezentację, którą przygotowałam, jeżeli mi się w ogóle uda. Ponieważ przygotowałam, nie wiem, czy uda mi się otworzyć i czy będziecie Państwo widzieli moją prezentację. Czy widać, czy nie? No, widać prezentację. Widać. Dobra, to ją zostawię w takiej formie, będę przyciągać od początku, tylko przejdę. Tak, chciałabym wrócić tutaj troszeczkę do historii edukacji w Afganistanie, żeby pokazać, że ta edukacja, ona jednak tutaj nie faworyzowała nigdy tych dziewczynek. Potem przejdę do czasów sowieckich, do talibanizacji edukacji, prób prowadzenia zmian po upadku talibów i ponownie do retalibanizacji edukacji. Tak, jeżeli chodzi o uwarunkowania historyczne, to ja je tutaj za Duanem Arimandem do tych wszystkich typów edukacji muzułmańskiej, ogólnie w świecie muzułmańskim, tak przyrównam. Mamy tutaj maktaby, takie szkoły podstawowe dla dzieci, potem były te szkoły średnie dla dzieci i młodzieży i medresy, czyli już te takie szkoły wyższe przeznaczone dla dorosłych i to w Afganistanie również funkcjonowało, tak jak funkcjonowało w całym świecie tutaj muzułmańskim, więc ja już nad tym nie będę się skupiać, bardziej chciałabym tutaj pokazać tą świecką edukację taką w tym takim naszym znaczeniu, tak, edukacji, nie edukację islamską. Jeżeli chodzi o takie, tak jak już mówiłam, o te taką zachodnią, tak, edukację, to tutaj pierwsze lata panowania Habibullaha można uznać za okres eksperymentu oświatowego. W 1904 roku został otwarty Habibia College, pierwsza szkoła średnia w Afganistanie i tutaj uczniowie obok zagadnień związanych z religią uczyli się matematyki, geografii, gimnastyki, angielskiego i urdu. Z czasem doszły takie przedmioty jak dydaktyka, fizyka, chemia, botanika, zoologia, malarstwo, rysunek, historia, higiena i nauczycielami byli Afgańczycy i muzułmanie z Indii, a dyrektorem dr Abdul Ghani. To jest znamienne, że tutaj brakowało tych nauczycieli pochodzących z Afganistanu i oni musieli się właśnie posiłkować tymi z subkontynentu indyjskiego, tak? Bo to wtedy jeszcze są te czasy, kiedy Indie były należały, tak, były kolonią Imperium Brytyjskiego, więc i Pakistan, tak, graniczył właśnie z Afganistanem, czyli subkontynent indyjski tutaj, stamtąd pochodzili nauczyciele. W 1913 roku powołano Departament Oświaty. Zadaniem tej instytucji było opracowanie programu nauczania, co było także związane ze zmianą systemu kształcenia i przejścia z wzorców angielsko-hinduskich na tureckie. W 1914 roku powstał specjalny ośrodek szkolący nauczycieli szkół podstawowych, a także pojawiły się drukowane przez drukarnię rządową podręczniki do niektórych przedmiotów. Mimo że mułowi otrzymywali pensji od państwa, opowiadali się przeciwko rządowej kontroli nad kształceniem, ośrodkowi szkolącemu nauczycieli, nauce angielskiego i nowoczesnych przedmiotów i w ogóle jakimkolwiek zmianom. I to tak tutaj nie będę już więcej tego dodawać, ale tutaj mamy właśnie ze strony mu cały czas taki opór przez kolejne lata. Kolejnym władcą afgańskim, który był poważnie zainteresowany zreformowaniem oświaty, był Amanullah. W 1920 roku podjął decyzję o całkowitej zmianie programu nauczania i oparciu go o świeckie racjonalne wartości, wprowadził obowiązek szkolny, edukację dla dzieci w wieku od 6 do 11 lat, nauczycieli wędrujących razem z nomadami i szkolnictwo dla dziewcząt.
I efektem trzech planów pięcioletnich w latach 50. był wzrost liczby uczących się. W szkołach podstawowych był to przyrost nawet do 540 tysięcy, już w 72 roku w szkołach średnich do 100 tysięcy, a w szkolnictwie wyższym do ponad 6 tysięcy. W grudniu 79 roku doszło do radzieckiej interwencji w Afganistanie, zniszczeniu uległa infrastruktura przemysłowa, rolnictwo popadło w ruinę, nastąpił masowy eksodus Afgańczyków poza granice kraju, głównie tutaj do Pakistanu, tak, Pasztuni uciekli. Trwały walki mujahedinów z wojskami radzieckimi i szkolnictwo również odczuło wpływ tych wydarzeń i to na różnych płaszczyznach, w wymiarze ideologicznym. Zmiana polegała na próbie usunięcia religii z edukacji i zastąpienia jej przez propagandową ideologię komunistyczną. Wprowadzono radzieckich ekspertów do Ministerstwa Nauki i Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego. Język rosyjski nauczano w szkołach podstawowych i średnich, a także w szkolnictwie wyższym. No nie muszę tutaj dodawać, tak, że sami Afgańczycy czuli, że to jest coś im obcego, tak, że narzucane są im wartości, które są sprzeczne z ich poglądami. Z tego czasu pochodzą często zdjęcia w internecie zamieszczane młodych kobiet w krótkich spódniczkach mini, bez nakrycia głowy, tak to część tych elit takich, nazwijmy to intelektualnych nawet, tak to ona podjęła tą próbę zreformowania oświaty i w pewien sposób tutaj narzucono im te prawa kobiet chociażby, które wydaje się, że tylko nieliczni tak sobie tutaj z tego skorzystali. Większa część społeczeństwa mimo wszystko żyła w biedzie i jedyne, co ich interesowało, to tak naprawdę co włożyć do garnka, a nie edukacja kobiet czy w ogóle nadawanie im jakichkolwiek praw. Tak? Większa część społeczeństwa jednak nie skorzystała. Talibowie natomiast, kiedy doszli do władzy, zamknęli wszystkie szkoły poza madrasami. Oznaczało to, że dostęp do edukacji mieli jedynie chłopcy. I zamknięcie szkół dla dziewcząt było uzasadniane tym, że program ich nauczania jest niezgodny z zasadami islamu. Dziewczętom i kobietom zabroniono się uczyć. Nawet w przypadku mężczyzn w programie nauczania, tak zwanych tych podstawach programowych dominowały tak te zajęcia jednak związane z religią. Mniej niż milion chłopców było zapisanych do 3400 szkół i prowadzonych przez 20 tysięcy nauczycieli płci męskiej oczywiście. Dziewczęta i wielu chłopców nie miało dostępu do edukacji. W 430 prowincji funkcjonowały tylko 4 kolegia nauczycielskie, w których łącznie było 190 studentów i 50 wykładowców płci męskiej. Studentki nie miały dostępu do szkół dla nauczycieli. Częściowo czynnych było 38 szkół technicznych i zawodowych z zaledwie 1510 uczniami i 550 instruktorami. 2000 kursów czytania i pisania zapewniało alfabetyzację dla tylko 22 tysięcy dorosłych mężczyzn. Oczywiście tutaj są dane, gdzie nie podkreślane jest, ile tak naprawdę ludzi zaczynało, a ile potem kończyło, tak, bo być może te kursy alfabetyzacji to ukończyło na przykład 100 osób, tak, tego dane nie podają. Natomiast w moim artykule znajdziecie Państwo przypisy do tych wszystkich informacji, które tu podaję. Program nauczania był przestarzały, upolityczniony, używano kilku wersji podręczników promujących kulturę przemocy. Edukacja po upadku talibów. Liczba uczniów w szkołach ogólnokształcących wzrosła z 2,5 miliona w 2002 do 6 milionów uczniów w 2008. 36% stanowiły kobiety. Do roku 2008 było 511 instytutów islamskich, 41 Dar ul-Ulum, Instytuty Studiów Islamskich klasy, to są 13-14 i 1369 madras, 84 Dar ul-Hufaz, szkoły zapamiętywania Koranu i 17 szkół pomocowych, w których zapisało się ponad łącznie tak 100 tysięcy uczniów. I przechodząc już do tego,
do XXI wieku. Zgodnie z danymi Ministerstwa Edukacji w 2019 roku, czyli to są już te ostatnie dane sprzed pandemii, z nowszymi tutaj się nie spotkałam, było ponad 16 tysięcy szkół, do których uczęszczało prawie 10 milionów dzieci, z czego 3,5 miliona to dziewczynki, czyli ten odsetek cały czas pozostaje podobny, czyli znowu mamy tutaj większą część chłopców, czyli nie zakładamy, że jest porówno dziewczyn i chłopców, tak, to nie wszystkie jednak w tym systemie edukacji się znajdują. Poza tym, ja już tutaj nie pokazałam, to będzie można znaleźć w moim artykule, bardzo duży jest też odpad szkolny, jeśli chodzi o dziewczynki, tak, nawet jeżeli one zaczynają edukację, to nie wszystkie je kończą, bardzo szybko właśnie zostają z tych szkół mimo wszystko wypisane z różnych powodów, tak, to jeżeli chodzi o to właśnie, o tradycję i o to bezpieczeństwo, którego niestety państwu nie udało się zapewnić dziewczynkom, tak, bardzo dużo wypadków jest, czy to w szkołach, tak, niektórzy się wysadzają, to można byłoby o tym dużo opowiadać, ale właśnie jest bardzo duży odsetek dziewczyn, które tą naukę jednak porzucają, co jest związane z brakiem bezpieczeństwa, tak, czy nawet jeżeli chodzi o samą lokalizację takiej szkoły, to one muszą przejść do niej dosyć daleko, co jest w pewien sposób utrudnieniem dla nich i rodzice rezygnują właśnie wtedy z posyłania córek do szkoły. Najczęściej właśnie to chłopcy są wysyłani. W 2020 roku na skutek pandemii zamknięto szkoły. Tak jak ja się pytałam, to szkoły po prostu były zamknięte. Nie było tam, chyba że tylko w prywatnych, ale w większości szkół nie było takiej zdalnej edukacji jak tu u nas w Europie, w związku z czym dzieci po prostu siedziały tak naprawdę w domach. I w sierpniu 2021 roku powrót talibów, tak, i tutaj następuje ta spirala restrykcji. I jeżeli mogę tutaj, bo wiadomo, to jest pewien proces, który dopiero się rozpoczął, nie wiemy, jak on się skończy, ale mamy tutaj tak tą powrót do tych, mimo że obiecywali, że to nie nastąpi, to oni jednak tak nie dotrzymali talibowie słowa i nie otworzyli w marcu po nowym roku szkół dla dziewcząt, zwolniono nauczycielki, nakaz noszenia, tak tutaj w Darii to jest czadori, czyli ta burka, która od stóp do głów zakrywa kobiety. Oni, tak jak mi właśnie mówił mój nauczyciel Darii, to oni na to nazywają, mówią na to czadori. Zakaz podróżowania powyżej 45 mil kobietom, nakaz chodzenia z mężczyzną będącym ich opiekunem i tutaj jeżeli kobieta w jakiś sposób złamie prawo, to ten właśnie opiekun, ten mężczyzna jest za nią odpowiedzialny, czyli talibowie na rodzinę, na tego opiekuna zrzucają tak naprawdę obowiązek kontroli tych kobiet, co też jest w pewien sposób niebezpieczne, bo członkowie rodzin, tak, stają się tutaj, można to powiedzieć, wykonawcami woli talibów. Tu można powiedzieć również o tym zamknięciu kobiet w domu, tak, aktywistek, dziennikarek, polityczek, które są tak naprawdę pozbawione głosu również w mediach społecznościowych. Tak jak ja się dowiadywałam od tych tutaj moich afgańskich uchodźców, to talibowie również kontrolują wszystko to, co oni wstawiają do mediów, do społecznościowych, tak, są różne anonimy, które są wysyłane z różnych kont, gdzie właśnie próbuje się ich zaczepiać, gdzie ty jesteś, co robisz, tak, czemu masz takie, a nie inne zdjęcie. Oni oczywiście starają się to ignorować, ale z tyłu głowy zawsze mają strach o rodzinę, która tam została, tak, największym właśnie problemem tych naszych tutaj uchodźców jest właśnie fakt, że albo oni są w tym momencie jedyni z rodziny, którym udało się do Polski uciec, być ewakuowanym, reszta rodziny została w tamtym momencie często na płycie lotniska, nie udało im się dostać tak do samolotu, albo gdzieś poukrywani są w domach, więc to jest też ten problem, bo niektóre oczywiście z tych dzieci mogłyby uczęszczać do szkoły, tak? Problemem pozostaje
ten fakt, że oni nie mają jak się tam po prostu do tej szkoły dostać. Tak, z obawy o własne życie bardzo dużo z tych rodzin pozostaje po prostu w ukryciu przed talibami. Część z nich dostała właśnie listy z ostrzeżeniami, mam tu na myśli ludzi z tych elit intelektualnych, które wcześniej współpracowały z byłym rządem i oni właśnie w zasadzie nawet nie od sierpnia, z niektórymi z nich, tak jak rozmawiałam, to oni się ukrywają już od chociażby marca zeszłego roku, tak? Tutaj nie będę mogła znowu mówić o konkretnych osobach po prostu ze względu na to, że nie chciałabym tutaj zbyt dużo na ich temat opowiadać, natomiast tak, problem się nie pojawił w sierpniu. Problem tych ludzi pojawił się już znacznie wcześniej, kiedy ci talibowie zaczęli po prostu prowincja po prowincji zajmować, jeszcze w czasie, kiedy wojsko amerykańskie było na terenach Afganistanu, kiedy jeszcze nie wyszli stamtąd. Pozwolę sobie już tutaj zamknąć moją prezentację. Nie wiem, czy mam teraz... To już chyba nie muszę być. Czy teraz już nie widać tu mojego panela? Czy... Już jest wszystko, że tak powiem, w porządku. Dobra. Dobrze. Wydaje mi się, że już moje 20 minut przegadałam. Jeszcze ma pani 4. Dobra, to ja po ale, prostu. Ale tak jak, że tak wejdę w słowo, no z racji tego, że dwóch panelistów nam wypadło z programu, więc myślę, że te 20 minut będzie takie, powiedzmy, jako raczej punkt wytyczny, a nie ścisła. Dobra, to ja po prostu chciałabym tutaj w zasadzie, jak będzie już dyskusja, to chciałabym po prostu z Państwem przedyskutować na ten temat. Bardzo mnie interesuje właśnie Państwa opinia na temat tego, w jaki sposób my, Polacy, moglibyśmy pomóc, tak, bo znam, tak jak mówiłam, znam punkt widzenia samych Afgańczyków, wiem, czego oni by od nas oczekiwali. Oczywiście jest to bardzo trudne do spełnienia. Natomiast chciałabym się Państwa jako specjalistów zapytać, w jaki sposób my Polacy moglibyśmy w tej sytuacji pomóc. Być może znacie Państwo jakieś fundacje, które pomagają właśnie uczniom, tym, którzy mają ochotę kontynuować. Mam tu na myśli głównie dziewczynki, no bo mówię, jest ten problem, że one nie mogą wyjść z domu, tak? I tak jak właśnie zasugerował pan Durani, że można by im było dostarczyć komputery z pewnym oprogramowaniem, żeby one mogły taką edukację zdalną pobierać bez obecności nauczyciela, tak? Bo to w tej chwili dla nauczycielek jest też pewne zagrożenie, jeżeli no nie mogę więcej powiedzieć, tak? Bo tutaj my mieliśmy ten program, taki projekt, taki szerszy, ale niestety tutaj się zdarzył wypadek i nie możemy go dalej kontynuować, więc taka edukacja, gdzie kobieta mogłaby się spotykać z dziewczynami w jakichś konkretnych miejscach, tak jak to miało miejsce, chociażby takie tajne komplety w czasie II wojny światowej, tak próbowaliśmy to zrobić i nam się to niestety nie udało ze względu właśnie na wypadek nauczycielki, nie wiadomo czy celowy, czy nie. Natomiast ten pomysł tak zarzuciliśmy na chwilę. Więc tyle z mojej strony. Bardzo dziękuję za Państwa uwagę i mam nadzieję, że potem jeszcze będziemy mieć okazję, żeby to przedyskutować. Dziękuję bardzo. Dziękuję również i również mam nadzieję na ciekawą dyskusję po panelu. Zapraszam teraz na mównicę przysłowiową panią magister Małgorzatę Skórę z Wojskowej Akademii Technicznej, która przedstawi nam referat pod tytułem Wizja Wielkiego Turanu. Oddaję pani głos. Dzień dobry Państwu. Czy mnie słychać? Głośno i wyraźnie. Słychać, tak? Tak, głośno i wyraźnie. Okej, dobrze. Spróbuję udostępnić prezentację. Czy jest widoczna? Tak, jest widoczna. Widoczna, tak, dobrze. Szanowni Państwo, temat mojego wystąpienia
Wizja Wielkiego Turanu. Dlaczego w ogóle postanowiłam przedstawić akurat ten temat? Ponieważ problematyka związana z tym tematem jest słabo rozeznana w literaturze i jest ona bardzo aktualna w tej chwili, ponieważ w obliczu wojny w Ukrainie wizja Wielkiego Turanu nabiera nowej jakości i może w istotny sposób wpłynąć na kształtujący się nowy światowy ład. Stąd celem mojego referatu jest przeanalizowanie wydarzeń z lat 2020-2022, będących symptomami Wielkiego Turanu na tle aktualnych zdarzeń oraz podjęcie próby prognozy na lata 2023-2040 dotyczącej realności wizji Wielkiego Turanu. Pytanie badawcze, które postawiłam w pracy, brzmi, czy Turcja, intensyfikując współpracę z państwami będącymi członkami Organizacji Państw Tureckich i kontynuując asertywną politykę na arenie międzynarodowej, a jednocześnie potępiając inwazję Rosji na Ukrainę, zrealizuje ideę Wielkiego Turanu? W odpowiedzi na tak postawione pytanie badawcze powinna pomóc weryfikacja przyjętej hipotezy badawczej, która brzmi, Turcja najprawdopodobniej jest w stanie zrealizować projekt Wielkiego Turanu i wkroczyć w sferę wpływów Rosji pod warunkiem rządów prezydenta Erdoğana. W pracy zastosowałam metodę dedukcji oraz metodę prognostyczną. Analizie poddano okres od roku 2020 do chwili obecnej, natomiast perspektywa czasowa dla prognozy została przyjęta na lata 2023-2040 i wynika ona ze zbieżności z dokumentem strategicznym Turkey World Vision 2040, który został przyjęty na ubiegłorocznym szczycie Organizacji Państw Tureckich. Idea Wielkiego Turanu sięga czasów Imperium Osmańskiego, natomiast odżyła ona w świecie tureckim w momencie, kiedy to Turcja przyczyniła się do zwycięstwa Azerbejdżanu w Górskim Karabachu, co miało miejsce w 2020 roku. Jeśli do tego dodamy spotkanie ministra Turcji z premierem Kazachstanu oraz podpisanie umowy o charakterze wojskowo-finansowym między Turcją a Uzbekistanem, to te wydarzenia wywołały duże zaniepokojenie, zarówno jeśli chodzi o konserwatywnych myślicieli rosyjskich, ale również wśród kierownictwa wojskowo-politycznego Rosji. Ponieważ obawiano się, że Turcja swój sukces na Kaukazie Południowym będzie chciała przenieść na Azję Centralną. Dodatkowo też zauważono, że idea Wielkiego Turanu zyskuje na atrakcyjności również w Rosji, wśród oczywiście ludności pochodzenia turkijskiego. Jeśli do tego dodamy jeszcze informację, która pojawiła się po nieformalnym szczycie Rady Tureckiej w zeszłym roku, dotycząca ogłoszenia Turkistanu w południowym Kazachstanie duchową stolicą świata tureckiego oraz przemianowanie Rady Współpracy Państw Języków Tureckich na Organizację Państw Tureckich, co miało właśnie miejsce na wspomnianym wcześniej przeze mnie szczycie w listopadzie ubiegłego roku, na którym też przyjęto ten dokument Turkey World Vision 2040, który zawiera taką wielopłaszczyznową współpracę pomiędzy zrzeszonymi państwami. I już na koniec taką wisienką na torcie w postaci zdjęcia tureckiego prezydenta z przywódcą Partii Narodowego Działania, który wręczył prezydentowi mapę Wielkiego Świata Tureckiego, czyli rejonów zamieszkania przez ludność turkijską Wielkiego Turanu, która obejmowała 10 państw i regionów autonomicznych i rozciągała się ona od Turcji poprzez większą część Bułgarii, część Rumunii, Krymu, przez wszystkie kraje Azji Centralnej, poprzez część Afganistanu, Syrii, Iranu, chiński Xinjiang zamieszkały przez Ujgurów,
poprzez część Mongolii aż po wielkie obszary na terytorium Federacji Rosyjskiej, to to wszystko układa nam się w jedną całość, że Turcja bardzo konsekwentnie i na szeroką skalę próbuje konsolidować naród turecki. Natomiast jeśli chodzi o samą kwestię wpływu w regionie, to ewidentnie była na fali wznoszącej, a więc tym samym ograniczając wpływy Rosji. Natomiast na początku tego roku dochodzi do protestu w Kazachstanie. I co się dzieje? Prezydent Kazachstanu nie zwraca się z prośbą o pomoc do Turcji za pośrednictwem Organizacji Państw Tureckich, ale prosi o pomoc Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym, która jest dominowana przez Rosję. Po tym wydarzeniu momentalnie pojawiły się komentarze, że Turcja musi zweryfikować swoje ambicje w Azji Centralnej, które nie powinny przekraczać jej możliwości i że to Rosja pokazała, kto ma mięśnie w Azji Środkowej. Jeśli do tego dodamy deklarację podpisaną przez przywódców państw między Rosją a Azerbejdżanem, która dotyczyła między innymi uregulowania kwestii w Górskim Karabachu, czy też współpracy w zakresie wojskowości, to tutaj mamy do czynienia, że nastąpiła zamiana miejsc, czyli Rosja pokazuje, że jednak jest liczącym się graczem w regionie, natomiast akcje, że tak powiem, Turcji spadają. Natomiast ja do tej deklaracji nie przywiązywałabym szczególnej wagi, ponieważ tak, Rosja w sposób naturalny wspiera Armenię w konflikcie o Górski Karabach, natomiast Azerbejdżan z kolei na początku roku podpisał umowę o kontynuacji współpracy strategicznej z Ukrainą. Tak więc ja do tego dokumentu bym wagi większej nie przywiązywała, natomiast wizerunkowo na pewno to było wzmocnienie Rosji w regionie. Zresztą szczególnie, że z Kremla popłynął taki komunikat, że oto następuje nowy rozdział, nowe rozdanie wśród stosunków z Baku. I na kanwie tych sukcesów Rosja napada na Ukrainę. I co się dzieje? Znowu mamy polityczny zwrot akcji. Albowiem Kazachstan odmawia pomocy Rosji w inwazji na Ukrainie, a dodatkowo nie uznaje republik separatystycznych stworzonych przez Rosję, a więc Ługańskiej i Donieckiej. Jeśli chodzi o Turcję, to Turcja potępia inwazję Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, którą wspomaga zarówno humanitarnie, jak i sprzętowo. Dąży też do bycia arbitrem między stronami. Ogranicza dostęp rosyjskich okrętów z Morza Śródziemnego na Morze Czarne, ale nie przyłącza się do sankcji nałożonych na Rosję. I wśród tych wszystkich wydarzeń, co następuje? Następuje ponowny wybuch konfliktu w Górskim Karabachu. Dlaczego? No najwyraźniej Azerbejdżan zobaczył, że Rosja wcale nie jest taka silna, jakby się mogło wydawać, a wojska rosyjskie głównie są w Ukrainie, a nie w Górskim Karabachu. Zaraz po tym wydarzeniu Turcy odcinają Rosji drogę lotniczą do Syrii, co oczywiście jest komentowane jako nóż w plecy wbity Federacji Rosyjskiej przez Turcję. Natomiast ja jeszcze może tutaj wyleciało z głowy odnośnie tego konfliktu w Górskim Karabachu. Pomimo, że strony, czyli Azerbejdżan, Armenia, przystały na rozmowy pokojowe, to jednak prezydent Azerbejdżanu tuż właśnie przed tym, jak Turcy odcięli Rosji drogę lotniczą do Syrii, poinformował, że jeśli Armenia nie zgodzi się na warunki zaproponowane przez Azerbejdżan, co de facto wiązało się z tym, że Armenia ma uznać, iż Górski Karabach i jest integralną częścią Azerbejdżanu, to Azerbejdżan nie uzna integralności terytorialnej Armenii. Możemy przypuszczać, że taka stanowcza postawa prezydenta Azerbejdżanu wiązała się z tym, że otrzymał on o
zapewnienie na przykład od Turcji, że w przypadku konfliktu Turcja ponownie pomoże Azerbejdżanowi, tak jak to miało miejsce w 2020 roku. I tak jak wspomniałam, po tym wydarzeniu Turcy, to było chyba kwestia 2-3 dni, odcinają Rosji drogę lotniczą do Syrii. Następnie Turcja jednak sprzeciwia się przystąpieniu Finlandii i Szwecji do NATO. Tutaj z kolei pojawiły się komentarze, że Turcja jest tak naprawdę koniem trojańskim Rosji. No, moim zdaniem to Turcja, jeśli chodzi o ten konflikt pomiędzy Rosją a Zachodem, to jest po stronie Turcji. Wszystkie działania, które ona podejmuje, mają służyć tylko jej interesom. Ona wchodzi w doraźne sojusze i podejmuje decyzje, które są z jej punktu widzenia w danej chwili dla niej najkorzystniejsze. I idąc dalej, dedykuje ona na przykład specjalną linię lotniczą dla rosyjskich obywateli, aby mogli przylatywać do tureckich kurortów. Ogłasza również, że będzie honorowała kartę MIR i informacja z ostatniego czwartku, która została podana przez Reutera, przez agencję Reutera, że Turcja prowadzi negocjacje z Moskwą i Kijowem dotyczące otwarcia korytarza dla eksportu ukraińskich zbóż. Tak więc z tych zasygnalizowanych faktów wyłaniają się cztery trendy. Po pierwsze, walka o wpływy w regionie między Turcją a Federacją Rosyjską i moim zdaniem Turcja jest na fali wznoszącej. Drugi trend, perfekcyjne wręcz wykorzystanie przez Turcję wojny w Ukrainie, zarówno do osłabienia pozycji Rosji, a tym samym wzmocnienia swojej pozycji i w regionie, i na arenie międzynarodowej, przy jednoczesnej poprawie stosunków z Zachodem, z którą Turcja, powiedzmy, ma taką szorstką przyjaźń, bym to nazwała, bo trzeba pamiętać, że nawet szef NATO na Twitterze podziękował prezydentowi Erdoganowi właśnie za wsparcie takie sprzętowe i humanitarne Ukrainy oraz to, że Turcja stara się dążyć do pokoju między tymi państwami. Godne uwagi jest również fakt, że dążenie Turcji do bycia rozjemcą, co byłoby, gdyby się to udało, byłoby niewątpliwie bardzo dużym sukcesem dyplomatycznym na arenie międzynarodowej, jest również przekazywane w mediach tureckich, które są prorządowe i one tutaj pokazują prezydenta Erdoğana jako właśnie to, co on robi, to jest jego osobisty sukces i dzięki temu Turcja jest liczącym się graczem w polityce globalnej. Kolejnym trendem, który można zaobserwować, to jest właśnie konsekwentne i zakrojone na szeroką skalę dążenie Turcji do konsolidacji narodu tureckiego, zarówno w aspekcie organizacji państw tureckich, jak i podpisywania umów z poszczególnymi krajami, ale także wsparcie zbrojne w wyniku jakichś konfliktów, co obserwowaliśmy w Azerbejdżanie, w Górskim Karabachu. Natomiast co się na przykład nie zadziało właśnie w Kazachstanie, który się o taką pomoc nie zwrócił. I kolejny trend, już ostatni. Idea Wielkiego Turanu zyskuje na atrakcyjności podczas sukcesów militarnych Turcji. I teraz tak, opierając się na tych trendach, z każdego trendu, jakie wynikają według mnie prognozy? Jeśli chodzi o wpływy, to uważam, że Turcja będzie sukcesywnie wzmacniała swoją pozycję w regionie, a tym samym pozycja Rosji będzie słabnąca. Jeśli chodzi o wojnę, Turcja będzie kontynuowała dotychczasowe stanowisko, czyli tak sprytnie manewrowała między stronami, żeby jak najwięcej ubrać dla siebie. Nie sądzę, żeby zrobiła tutaj coś nieoczekiwanego, chyba że będzie jakaś taka twarda reakcja ze strony Zachodu.
i Turcja nie będzie się mogła z Zachodem w pewnych kwestiach tutaj porozumieć, ale wydaje mi się, że Zachód zdaje sobie z tego sprawę, że w Turcji w przyszłym roku są wybory. Prezydent Erdoğan i jego wyborcy raczej opowiadają się za współpracą z Rosją i Chinami niż z Zachodem. W związku z tym, gdyby hipotetycznie doszło do jakiegoś mega konfliktu, to niestety, ale Turcja mogłaby stanąć po stronie Rosji. Uważam, że tak się nie stanie jednak, bo raczej tutaj prezydent Erdoğan, on chce po prostu załatwić swoje interesy, ale w sposób taki bardziej stonowany, chociaż już są, prawda, symptomy, że on potrafi powiedzieć swoje zdanie i mocno je zaakcentować. Natomiast jak to się rozwinie, uważam, że jednak będzie starał się manewrować między stronami, trzymając raczej stronę Zachodu, po to, żeby osłabić pozycję Rosji. I kolejna prognoza odnośnie następnego trendu. Przyjęty podczas obrad Organizacji Państw Tureckich dokument Turkic World Vision 2040 moim zdaniem może wskazywać, że jest zaplanowane jakieś spektakularne wydarzenie w tym okresie. I na przykład może być w założeniu, że państwa, które są członkami tej organizacji, podpiszą na przykład jakiś dokument, który będzie stwierdzał, że oto one tworzą Wielki Turan. Natomiast i tu oczywiście byłyby, obejmował on by ten Wielki Turan państwa narodowe tureckie, ale również mogłyby być autonomiczne tureckie republiki z obszaru Federacji Rosyjskiej. To wszystko oczywiście wpłynęłoby na zwiększenie pozycji Turcji w regionie i osłabienie pozycji Rosji i wejście tak naprawdę w sferę wpływów Rosji. I teraz pytanie, czy Wielki Turan musi oznaczać powstanie oficjalnej armii Wielkiego Turanu? No według mnie niekoniecznie, ponieważ tak, polityka prezydenta Erdoğana w ogóle jest oparta na sile. On uważa, że po prostu Turcja musi być silna, żeby się z nią inne państwa liczyły. I on podpisuje umowy wojskowe z poszczególnymi krajami, czyli mogłaby być na przykład jakaś struktura taka tylko koordynacyjna, skupiająca te wszystkie kraje i na przykład w przypadku jakiegoś konfliktu, wtedy za zgodą, tak myślę, że raczej za zgodą danego kraju, który podejmowałby suwerenną decyzję, w zgodzie oczywiście ze wszystkimi umowami i uwarunkowaniami międzynarodowymi, czy wziąć udział, dajmy na to, w takiej, nazwijmy to, misji pokojowej. I ostatni trend, prognoza dla ostatniego trendu, czyli idea Wielkiego Turanu będzie, że zyskuje na atrakcyjności podczas sukcesów militarnych w Turcji i to będzie kontynuowane. Tak jak wspomniałam, jeśli teraz by coś się wydarzyło w Górskim Karabachu, uważam, że Turcja znowu pomoże Azerbejdżanowi, albo hipotetycznie, jeśli Rosja zdecydowałaby się na przykład uderzyć na Kazachstan i poprosiła Turcję za pośrednictwem Organizacji Państw Tureckich o pomoc, to Turcja by takiej pomocy udzieliła. I ja już może przejdę do wniosków. Wnioski końcowe. Pierwsze, konsekwentna i zakrojona na szeroką skalę polityka prezydenta Erdoğana w kwestii zjednoczenia narodu tureckiego, a więc to, co mówiłam, i Organizacja Państw Tureckich, i zacieśnianie współpracy wojskowej, i ewentualne wsparcie wojskowe przy różnego rodzaju konfliktach zbrojnych stanowi solidne podwaliny dla Wielkiego Turanu. Kolejny wniosek. Podmiotowa zagraniczna polityka Turcji w kontekście wydarzeń w Ukrainie jest wizytówką umiejętnego manewrowania Ankary między swoimi partnerami, konkurentami, oponentami. Tutaj to wymienne nazewnictwo użyte jest celowo, co ma uświadomić zmieniające się
stosunek Turcji do danego państwa i organizacji w zależności od interesu Turcji. I w przypadku właśnie tego konfliktu ta polityka prowadzi zarówno do osłabienia Rosji w regionie, jak i na świecie, a tym samym wzmocnienia Ankary w regionie i na arenie międzynarodowej. Tak jak wspominałam wcześniej, Turcja ogranicza oczywiście dostęp rosyjskich okrętów, odcina Rosji drogę lotniczą do Syrii, ale i poprawia jej stosunków z Zachodem. Czyli Turcja sprzeciwia się inwazji Rosji na Ukrainę. Tutaj słowo klucz jest, ona się sprzeciwia inwazji na Ukrainie, ale nie opowiada się po stronie Ukrainy. To jest właśnie ta subtelna różnica w polityce zagranicznej Turcji. I oczywiście tą Ukrainę wspomaga humanitarnie, militarnie, to budzi powszechny szacunek, natomiast ona zachowuje jednak asertywność. Dlaczego? No, sprzeciwia się na przykład sankcjom. Dlaczego się sprzeciwia? No, sprzeciwia się dlatego, ponieważ w Turcji mamy galopującą recesję. Inflację, przepraszam, na poziomie, oficjalnie na poziomie 70%, a nieoficjalnie mówi się nawet, że 150%. W związku z tym Turcja ratuje się jak może, aby gospodarczo kraj dźwignąć z tej zapaści, dlatego ona się nie przyłączy do sankcji i stąd te wszystkie jej ruchy sprzyjające, które są komentowane właśnie, że to są ruchy sprzyjające Rosji. Nie, to są ruchy sprzyjające Turcji. I kolejny wniosek, że konflikt rosyjsko-ukraiński ukazuje prezydenta Erdoana nieco w innym świetle, ponieważ przez Zachód on był głównie postrzegany jako po prostu taki nieobliczalny, awanturniczy przywódca. Natomiast tutaj, częściowo przynajmniej, pokazuje się on jako przywódca, który przy zachowaniu i dbałości o własne interesy, co jest bardzo ważne, stara się dążyć do pokoju, a nie do wojny. W związku z tym, w obecnie kształtującym się nowym światowym ładzie, przy trwającej wojnie w Ukrainie i słabnącej pozycji Rosji oraz dobrych albo powiedzmy poprawnych relacjach Turcji z Zachodem, jest to wyjątkowo sprzyjający czas, aby Ankara zintensyfikowała swoje działania mające na celu stworzenie wielkiego tyranu i wkroczenie tym samym w domenę wpływów rosyjskich, a tym samym Turcja zostałaby znaczącym graczem w nowym światowym ładzie. Tutaj jeszcze taka mała dygresja, ponieważ możemy sobie wyobrazić, że na przykład Zachód zacznie wspierać Turcję w tworzeniu tego wielkiego tyranu. A dlaczego? A dlatego, żeby na przykład pod przykrywką ochrony ludności turkijskiej wpływać na decyzje, które będą osłabiały Rosję i Chiny. I kolejny punkt. Plany dotyczące utworzenia wielkiego tyranu mogą być związane z datą graniczną przyjętego dokumentu strategicznego Turkey Vision 2040. Kolejny punkt. Wielki tyran nie musi oznaczać powstania oficjalnej armii wielkiego tyranu. Nieszablonowa i odważna polityka prowadzona przez prezydenta Erdoana, która jest mieszanką twardej i miękkiej siły, czyni z wizji wielkiego tyranu wizję realną. Przeprowadzona analiza, przytoczone argumenty i wysnute wnioski pozwoliły na pozytywne zweryfikowanie hipotezy badawczej. Jeszcze na koniec, jeśli zainteresowałem Państwa akurat tą tematyką, to zachęcam również do mojego artykułu pod tytułem Stosunki Turcja-Unia Europejska w tle konfliktu o Górski Karabach, który łączy się z tą problematyką, w którym opisałam relacje opisałam prognozy i scenariusze dla omawianych relacji. Artykuł został opublikowany w czasopiśmie Studia Wschodnioeuropejskie Uniwersytetu Warszawskiego. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Tutaj też spodziewam się bardzo interesującej dyskusji na koniec. I nie zwlekając, pozwolę sobie przejść do następnego panelisty, czyli do mnie samego. Jeszcze raz pozwolę sobie sam siebie zapowiedzieć.
magister Marcin Krzyżanowski z Uniwersytetu Jagiellońskiego i przedstawię referat zatytułowany Ustrój polityczny Islamskiego Emiratu Afganistanu, fundamenty teoretyczne i praktyczna implementacja. I teraz, czy uda mi się udostępnić Państwu prezentację? Czy widać prezentację? Tak, widać. Tak, widać. Znakomicie. Pozwolę sobie tylko wyzerować stoper. Zasady równe dla wszystkich. I nie zwlekając dłużej, pozwolę sobie przejść do tematu. Ustrój polityczny Afganistanu, zarówno w kształcie teoretycznym, jak i praktycznym, jest ściśle uzależniony od motywów działalności talibów, którzy to są główną, jak Państwo doskonale sobie zapewne zdają sprawę, główną, a właściwie w tym momencie jedyną liczącą się siłą polityczną. Wśród badaczy, jak zresztą wśród samych talibów, gdyby wyszło o ścisłość, nie ma zgody co do tego, co jest głównym motorem działalności talibów. Czy jest to, czy talibowie są motywowani wyłącznie albo przede wszystkim religijnie, a jeśli tak, to czy implementują islamizm, fundamentalizm islamski, czy też może pakistańską wersję deobandyzmu. Drugie stanowisko wśród badaczy głosi, że talibowie są motywowani głównie racjami plemiennymi. Islam jest w ich pojęciu wtórny w stosunku do trybalizmu. No i tutaj znowu pojawiają się pytania, jeśli trybalizm to jaki? Czy jest to trybalizm ogólnie pasztuński? No, talibowie są wszak pasztunami, czy też ograniczony do szczepu, do konfederacji plemiennej Durrani? Czy jest to pasztunizm ogólnoafgański, czy też pasztunizm stricte kandaharski? Kolejna grupa badaczy postuluje uznanie polityki wewnętrznej, czyli tak zwanego afganizmu, za główny motor ideologiczny talibów. Uznaje się w ramach tego stanowiska badawczego, że talibowie, tworząc Islamski Emirat Afganistanu, nie są motywowani przede wszystkim religią, bez względu na jej formę, ani racjami plemiennymi, ale kierują się patriotyzmem afgańskim, tylko patriotyzmem nieograniczonym do pasztunów, nie patriotyzmem plemiennym, a ogólnie afgańskim. Wreszcie czwarty obóz badawczy plasuje talibów bardziej w kontekście regionalnym i głosi, iż głównym motorem ideologicznym talibów jest polityka regionalna, polityka wyrastająca poza granice geograficzne państwa afgańskiego, a obejmująca również znaczne połacie Azji Środkowej, a w szczególności Pakistan. No i tutaj znowuż mamy rozdźwięk wewnątrz tej grupy badaczy, gdyż nie ma konsensusu co do tego, czy w takiej sytuacji motorem działań talibów byłby właśnie znowuż islamizm, tylko tym razem regionalny i chęć otworzenia państwa islamskiego, nie mylić z państwem islamskim w Iraku i Lewancie, czyli z tak zwanym Daesh, tylko państwa islamskiego rozumianego jako państwo muzułmańskie. Tutaj nie ma konotacji z Daesh. I druga, można powiedzieć, opcja mówiąca, że talibowie chcą w dalszej kolejności utworzyć w regionie większy ponad afgański byt, zwany roboczo pasztunistanem. Zanim przejdę do swojej oceny tych czterech stanowisk badawczych, warto powiedzieć kilka słów o samych talibach i o państwie, jakie oni tworzą. No,
organizacja talibów stała się kręgosłupem, stała się takim szkieletem, wokół którego zostało zbudowane obecnie funkcjonujące państwo, czyli Islamski Emirat Afganistanu. To, o czym należy pamiętać, dyskutując o afgańskim państwie, to to, że talibowie nie są zunifikowaną organizacją, a wręcz przeciwnie, są organizacją bardzo wewnętrznie podzieloną, czasem nawet w pewnych kwestiach dość skrajnie. Talibowie nigdy, to mówię nie tylko o okresie po 2001 roku, ale również w czasach pierwszego emiratu, nie byli grupą zjednoczoną. Talibowie w całej swojej historii wykazywali dualizm struktur i ideologii. Z jednej strony byli ruchem plemiennym, z drugiej strony jednocześnie ruchem religijnym. Byli ruchem zakorzenionym bardzo mocno w afgańskim kontekście, ale ruchem osadzonym również swoimi korzeniami w strukturze, w pasztuńskiej strukturze plemiennej. Talibowie zdołali bardzo umiejętnie wykorzystując z jednej strony ideologię islamu, jako takiego zwornika, który łączy, który był jednym z bardzo niewielu wspólnych mianowników dla afgańskiego w szerszym kontekście i pasztuńskiego w węższym kontekście społeczeństwa, z jednej strony oraz z drugiej strony tradycyjną plemienną strukturę zarządzania, strukturę dowodzenia, strukturę gospodarczą, do stworzenia organizacji o bardzo szerokim zasięgu społecznym, bardzo szerokim zasięgu terytorialnym, który strukturalnie nie jest piramidą, kołem czy w innym tego typu tradycyjnym, można powiedzieć, uproszczonym modelem, ale stworzyli organizację, która jest siecią sieci, siecią wzajemnych powiązań, siecią wzajemnych zależności społecznych, religijnych, rodzinnych, gospodarczych i stricte politycznych. Talibowie byli i wciąż i bezustannie są ruchem, są organizacją polityczną, w tym momencie również organizacją państwową, która z jednej strony przykłada dużą wagę do pionowej hierarchii, ale poziomo zapewnia swoim podgrupom, które tworzą organizację, bardzo szeroką autonomię, zwłaszcza bardzo szeroką autonomię operacyjną. W dużym skrócie wygląda to w ten sposób, że na czele państwa stoi uznany przez wszystkich członków ugrupowania emir, który jest, zgodnie z oficjalną tytułaturą, rozkazodawcą wiernych, ale który, chociaż jego autorytet jest niezaprzeczalny, który nie angażuje się w zarządzanie dnia codziennego, jak ja to roboczo nazywam. Emir rezyduje nie w stolicy, ale w Kandaharze i zasadniczo jego rola ograniczona jest do wskazywania ogólnych kierunków polityki afgańskiej, ogólnych kierunków działalności państwa oraz, i tutaj tutaj jest jego najważniejsza prerogatywa, oraz rozsądzania sporów pomiędzy przywódcami poszczególnych ugrupowań wchodzących w skład organizacji, czy też w tym momencie w skład rządu talibów. Gdyż, jak już wspomniałem, rzeczone podgrupy tworzące talibów, tworzące zręby afgańskiej państwowości, dysponują bardzo szeroką autonomią, również terytorialną. Tutaj gwoli ciekawostki podam, że zgodnie z oficjalnymi wytycznymi jednostki talibów dowodzone przez komendanta z danego terenu, z danego dystryktu, ściśle mówiąc, nie mogą prowadzić działalności na terenie innego dystryktu bez uprzedniej zgody nie władzy centralnej, która jest bardzo daleko, a właśnie komendanta dystryktu, czy też powiatu, ściśle mówiąc, na którego terytorium, na którego obszarze chcieliby działać, wychodząc poza obszar kontrolowany przez siebie.
I tutaj po raz kolejny powtórzę, że z takiego strukturalnego punktu widzenia talibowie w pionie wykorzystują islam jako wspólny mianownik ideologiczny łączący bardzo często skłócone ze sobą grupy rodowe i plemienne, a w poziomie wykorzystują sieć powiązań właśnie klanowo-rodowych do rozstrzygania sporów, do zarządzania państwem i kierowania operacjami wojskowymi. Trzeba pamiętać, że talibowie, którzy są pasztunami w przytłaczającej większości, nie są, jeszcze raz to powtórzę i będę powtarzał jeszcze kilkakrotnie, nie są zjednoczeni w sposób całkowity. Tworzą luźny konglomerat organizacji politycznych, przeważnie opartych o typologię plemienną, dzielących się według plemiennego klucza. Sami pasztunowie to też bardzo, bardzo szerokie pojęcie i bardzo w tej rzeczywistości afgańsko-pakistańskiej bardzo istotne. Pasztunowie są podzieleni z grubsza rzecz biorąc na 5 konfederacji plemiennych, z których każda ma swoją własną agendę interesów, która stara się prowadzić podmiotową politykę i która stara się po prostu realizować swoje własne interesy. Dominującą grupą wśród talibów są pasztunowie Durrani z Kandaharu, jednakże pasztunowie Gilzaj i Karlanri stanowią większość siły militarnej, jaką dysponują talibowie. Jak tutaj widać na tej poglądowej mapce, pasztunowie z konfederacji Karlanri zamieszkują obydwie strony granicy afgańsko-pakistańskiej. W związku z tym z ich punktu widzenia kwestia państwowości afgańskiej nierozerwalnie wiąże się z zagadnieniem linii Duranda, czyli nieuznawanej wciąż bezustannie przez stronę afgańską, w tym również przez talibów, granicy z Pakistanem, co w oczywisty sposób wpływa na preferowany przez nich kształt polityki wewnętrznej. Pozwolę sobie pokazać jeszcze jedną mapę w nieco bardziej dokładny sposób ilustrującą wewnętrzne podziały w łonie pasztunów. Każda z tych pasztuńskich konfederacji stara się realizować swoją wizję państwa afgańskiego, swoją wizję religii również, co jest nie mniej istotne, a będący na czele emiratu emir przy pomocy swojej rady doradczej i przy pomocy swojego autorytetu po prostu stara się łączyć to wszystko w jedną całość i nie dopuścić do wybuchu kolejnej wojny domowej. Przed obaleniem Republiki, czyli przed 15 sierpnia zeszłego roku, poglądy talibów na państwo, przyszłe państwo, bo trzeba pamiętać, że talibowie cały czas występowali pod sztandarem własnego państwa. Talibowie cały czas twierdzili, to zarówno oficjalnie, jak i nieoficjalnie, że walczą cały czas o odtworzenie swojego państwa, tworzenie islamskiego emiratu Afganistanu. Jak ten islamski emirat Afganistanu miałby wyglądać? Tego między Bogiem a prawdą nikt nie wiedział, a talibowie też nie byli chętni do precyzowania tej kwestii. Ich postulaty, ich cała postulaty związane z tworzeniem przyszłego państwa krążyły wokół dwóch podstawowych kwestii. Pierwszy to całkowite wycofanie obcych wojsk z terenu Afganistanu. Po drugie, stworzenie państwa afgańskiego opartego na prawie szariatu. Co do tych dwóch postulatów, zasadniczo w łonie sympatyków talibów panowała pełna zgoda. Niejasności pojawiały się
pojawiały się, kiedy usiłowano dopytać, kto właściwie ma interpretować ten szariat, w jaki sposób i na jakich zasadach. Trzeba pamiętać, że na terenie Afganistanu ściera się kilka koncepcji religijno-politycznych, chociażby deobandyzm pakistański z salafizmem arabskim, z saudyjskim wahabizmem, czy też salafizmem, jak kto woli, do czego dochodzi jeszcze postulowany przede wszystkim przez Kandaharich postulat uwzględnienia kontekstu afgańskiego. Oznacza to tyle, że w prostu myśl islamistyczna, taka jak rozumiana chociażby w krajach Zatoki czy w Egipcie, myśl islamistyczna realizowana przez chociażby Bractwo Muzułmańskie w afgańskich warunkach będzie bardzo mocno zabarwiona tym kontekstem afgańskim. Co to jest ten kontekst afgański? Ano, making long story short, po prostu tradycyjne, ludowe zwyczaje wsi pasztuńskiej ubrane w szaty islamu. Kolejnym problemem była kwestia tego, kto ma moc implementacji postanowień. Kto już po tym, jak zostanie szariat zinterpretowany, uwzględniając kontekst afgański, kto będzie egzekwował prawo, w jaki sposób będą interpretowane wyroki i co najważniejsze, kto będzie sprawował kontrolę nad tymi kwestiami. Otóż odpowiedź brzmi, kontroli nie będzie sprawował nikt, interpretacja będzie w rękach lokalnych władz, a egzekucja prawa będzie przeprowadzana również przez nich na rozkaz zwierzchniego względem lokalnych warlordów emira i poszczególnych ministrów. Powiązany z dwoma powyższymi trzeci postulat pełnej niezależności Afganistanu, niezależności oczywiście po wycofaniu się sił międzynarodowych z Afganistanu, pozostaje na kursie kolizyjnym z racją stanu Pakistanu, który ma może sobie przypisać bardzo wiele zasług w doprowadzeniu talibów do władzy. Mianowicie talibowie afgańscy, pomimo tego, że pozostają, można powiedzieć, w sojuszu z Pakistanem, to również, podobnie jak wszelkie poprzednie rządy afgańskie, nie uznają w sposób oficjalny granicy afgańsko-pakistańskiej, uparcie nazywając ją linią Duranda. Wiąże się to właśnie z koncepcją wielkiego pasztunistanu, która jest postulowana przez co bardziej skrajne skrzydła talibskiej organizacji, zwłaszcza spośród pasztunów z Konfederacji Karlani, którzy mieszkają, jak już wskazałem wcześniej, po obydwu stronach granicy afgańsko-pakistańskiej. Jeśli chodzi o stan faktyczny, który możemy obserwować w 2022 roku, to Islamski Emirat Afganistanu, czyli to państwo stworzone przez talibów, jest w praktyce konfederacją plemienną z cechami demokracji wojennej, czyli po prostu jest zarządzanym w sposób luźny ze szczebla centralnego konglomeratem lokalnych w praktyce autonomicznych państewek plemiennych, które to państewka plemienne zgodziły się poprzez osoby swoich wodzów na oddanie części swoich prerogatyw wspomnianemu przeze mnie emirowi, który zarządza, ale nie rządzi Afganistanem. Afganistan dzisiejszy to połączenie elementów nowoczesnego państwa z parafeudalizmem. Z jednej strony mamy stolicę, mamy Kabul, mamy system bankowy, mamy rząd, który funkcjonuje
funkcjonuje w sposób no, relatywnie nowoczesny, a z drugiej strony mamy prowincję, gdzie tutaj posłużę się przykładem, żeby nie przedłużać, gdzie podatki zbiera się w naturze, gdzie pobiera się odpowiednik naszej dziesięciny w postaci po prostu płodów rolnych, w postaci sztuk bydła i tak dalej. Oczywiście nie wszędzie, ale jest to powszechne zjawisko. W łonie talibów z racji ich wewnętrznych podziałów funkcjonują i ścierają się ze sobą różne koncepcje państwa i jego miejsca w społeczności międzynarodowej. Z jednej strony mamy grupę nazywaną tak przez Antonio Giustocciego neotalibów, czyli talibów, którzy mieli być bardziej nowocześni, mieli być bardziej liberalni, mieli być po tym, co zobaczyli w krajach Zatoki, w których mieszkali długie lata, mieli być bardziej liberalni i otwarci na takie nowinki, jak na przykład edukacja dziewcząt i kobiet. Mieli być bardziej otwarci na świat i widzieli Afganistan jako wartościowego członka społeczności międzynarodowej. Jest też drugie skrzydło, bardziej izolacjonistyczne, które postuluje odrębność Afganistanu, które postuluje afgańską drogę, czyli izolację od społeczności międzynarodowej i wprowadzenie zasad szariatu, nie interpretowanego na modłę państw Zatoki Perskiej, ale z szariatu interpretowanego na modłę pasztuńskiej wsi. Okazało się w praktyce, że neotalibowie to słabsza politycznie i militarnie mniejszość i dominującą pozycję zdobyło podejście fundamentalistyczne, zakładające pasztunizację islamu i de facto odcięcie Afganistanu od świata zewnętrznego. Dziękuję bardzo za uwagę. No, udało mi się wymieścić w czasie. Zaproszę last but not least panią magister Katarzynę Skiert-Andrzejuk, która przedstawi nam referat pod tytułem Podsumowanie badań o opiniach młodego pokolenia Gruzinów o demokracji i demokratyzacji państwa. Oddaję pani głos. Dziękuję bardzo. Dzień dobry, witam Państwa. Nazywam się Katarzyna Skiert-Andrzejuk. Bardzo dziękuję za przedstawienie mnie. Jestem absolwentką Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie od kilku lat pracuję w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Collegium Civitas. Moje zainteresowania badawcze to, tak jak widać przy okazji tematu, jest to obszar poradziecki i Kaukaz Południowy, jak i Azja Centralna. I zajmuje się obecnie głównie zagadnieniami związanymi z transformacją pokoleniową, transformacją ustrojową i przy tym również młodym pokoleniem. Ja tutaj udostępnię chwileczkę moją prezentację. Chciałam zapytać, czy widać? Widać, tak. Dobrze. W ostatnich latach zauważalny jest wzrost zainteresowania badaczy nauk społecznych właśnie obszarem poradzieckim. Badania te ograniczają się jednak do analizy transformacji systemowej i badania procesów społeczno-politycznych zachodzących w tych państwach. Ostatnie wydarzenia związane z wojną w Ukrainie zwróciły uwagę świata na obszar dawnych wpływów radzieckich. Liczne artykuły, analizy i wywiady opisują tysiące scenariuszy, które mogą prognozować przyszłe wydarzenia, nie tylko w kontekście samej Ukrainy, ale także państw kaukaskich i Azji Centralnej. Nie tylko badania opisujące transformację, jaka nastąpiła po 91, ale także badania wskazujące na przyszłość tych państw, zarówno w kontekście kierunku rozwoju, czy demokratyzacja, czy autorytaryzm, jak i współpracy z organizacjami gwarantującymi bezpieczeństwo stają się analizą na wagę złota. Ponadto warto zauważyć, że organizacje te jako warunek współpracy podkreślają skonsolidowany proces demokratyzacji zarówno instytucji państwowych, jak i budowy społeczeństwa obywatelskiego. Taki warunek narzucony przez największych
gwarantów bezpieczeństwa, tym bardziej uzasadnia badania nad tym obszarem i właśnie badania nad demokratyzacją i opiniach o demokracji i demokratyzacji. Dlaczego, proszę Państwa, Gruzja? Gruzja w literaturze przedmiotu uznawana jest za lidera przemian demokratycznych na obszarze poradzieckim. Proces demokratyczny był tam znacznie bardziej zaawansowany niż w innych państwach tego obszaru. Nie oznacza to jednak, że jest on całkowicie skonsolidowany, a standardy odpowiadające tym demokratycznym zaimplementowane. Obecnie widoczny jest oczywiście regres w tym procesie, ale jednak dalej uznaje się Gruzję wcześniej za lidera tych przemian. W kontekście badań nad demokratyzacją i demokracją w Gruzji literatura przedmiotu koncentruje się głównie na wyjaśnianiu specyfiki gruzińskiego modelu transformacji, a nie na definicji, rozumieniu i ocenie demokracji przez Gruzinów, zwłaszcza przez młode pokolenie. Ponadto warto zauważyć, że to właśnie młode pokolenie może w niedalekiej przyszłości stanowić nowe elity społeczeństwa gruzińskiego, zdobywając wokół siebie władzę i dalszy przebieg definiując dalszy przebieg demokratyzacji. Tak więc rozumienie demokracji przez tę grupę może być demokracją, która zostanie zaimplementowana w Gruzji w najbliższej przyszłości. Proszę Państwa, niniejsza prezentacja ma charakter podsumowania moich badań, które na obecnym etapie są w formie przygotowywania do publikacji. Część już została opublikowana, część jest właśnie w trakcie redakcji i recenzji. Moja praca, czy seria artykułów dokładniej, składała się z części teoretycznej i części empirycznej. Seria artykułów składa się z 9 artykułów, z czego 6 artykułów to są właśnie te artykuły teoretyczne, a pozostałe 3 artykuły empiryczne. Jaki był cel moich badań? Przede wszystkim analiza i opis procesów internalizacji wartości i standardów demokracji przez młode pokolenie Gruzinów, badanie opinii młodych Gruzinów na temat demokracji i demokratyzacji, analiza ocen młodzieży na temat funkcjonowania demokracji w Gruzji, wskazanie miejsca i roli młodzieży w życiu społeczno-politycznym Gruzji. Niniejsze opracowanie wpisuje się w dyskurs na temat narodowego modelu demokratyzacji państwa, niezwykle ważnego dla Gruzinów, wiernym tradycjom, ale też coraz bardziej otwartych na polityczne zmiany. Jeśli chodzi o artykuły, pierwszy artykuł opublikowany w studiach politologicznych dotyczył istoty dialogu pokoleniowego w gruzińskiej tradycji politycznej. Artykuł opublikowany w Nowej Polityce Wschodniej dotyczył statusu i roli młodego pokolenia w przestrzeni społeczno-politycznej Gruzji. Obecnie w recenzji jest artykuł o czynnikach kreujących opinię młodego pokolenia Gruzinów o demokracji i demokratyzacji. W Polish Journal of Political Science zostanie opublikowany w języku angielskim artykuł Transformacja pokoleniowa w kontekście przemian społeczno-politycznych. W studiach orientalnych została opublikowana aktywność polityczna młodego pokolenia Gruzinów w transformacji państwa w latach 2011-2019. Ostatni artykuł teoretyczny, analiza modelowa procesu adaptacji gruzińskiej młodzieży studenckiej do rzeczywistości społecznej został opublikowany w księdze jubileuszowej profesora Tadeusza Bodio. I 3 pozostałe artykuły, które są obecnie albo w recenzji, albo jeszcze są opracowywane. Są to artykuły, o których powiem na sam koniec, czyli te dotyczące części empirycznej. I jeszcze zanim przejdę dalej, chciałabym nakreślić kilka zagadnień metodologicznych, które właśnie zostały zaadoptowane do całej serii artykułów. Specyfika przedmiotu wymagała zastosowania podejścia integralnego, czyli łączącego klasyczne metody i techniki badawcze charakterystyczne dla politologii i pokrewnych nauk społecznych. W celu osiągnięcia podstawowego celu badawczego i celów szczegółowych zastosowano następujące metody badawcze. Do części teoretycznej została zastosowana oczywiście metoda analizy treści, czyli analiza literatury przedmiotu. Metoda historyczna, dedukcyjna i indukcyjna, która pozwoliła na odtworzenie historycznych i społecznych podstaw kształtowania się demokracji w Gruzji. I metoda porównawcza, która pozwoliła na identyfikację i zestawienie poszczególnych pokoleń w kontekście adaptacji i stosunku do wyzwań demokratyzacji. Jeśli chodzi o metodologię części empirycznej, zastosowane zostały metody analizy ilościowej i jakościowej, które umożliwiły zbadanie opinii młodego pokolenia, w tym opinii młodzieży studenckiej, bo to było moje case study, jeśli chodzi o tą część empiryczną. Została zastosowana również metoda behawioralna do analizy zachowań młodego pokolenia, w tym młodzieży studenckiej wobec demokracji i demokratyzacji. Jeśli chodzi o techniki badawcze w ramach części empirycznej,
To przede wszystkim wywiady eksperckie z profesorami z uczelni gruzińskich, IDI, czyli indywidualne wywiady pogłębione ze studentami z uczelni gruzińskich, obserwacja nieuczestnicząca w ramach dwóch projektów wyjazdowych do Gruzji i najważniejsza technika, główne narzędzie, główna technika badawcza, czyli ankieta. Ankieta została przygotowana przeze mnie początkowo w języku angielskim, potem została przetłumaczona przez native speakera na język gruziński i została przesłana po części w ramach projektów, czyli po prostu na papierze, a po części internetowo do 17 państwowych uczelni oraz do 16 uczelni prywatnych. Ja tutaj tak pokażę, bo akurat mam na innym slajdzie tabelkę, do których uczelni zostało wysłane, a po prawej mamy, od których otrzymałam odpowiedź i ile tych odpowiedzi było. Jeśli chodzi o badania terenowe, które przeprowadziłam w Gruzji, były one w ramach dwóch projektów realizowanych w latach 2017-2019. Jeśli chodzi o główną hipotezę całego cyklu i oczywiście każdy z artykułów pokrywa część hipotezy, gruzińska młodzież studencka uważa demokrację za wartą, aby jej bronić, gdyż widzi w niej szansę na modernizację państwa i systemu politycznego, godne życie oraz spełnianie swoich oczekiwań i aspiracji. Wśród standardów demokracji wyróżniają szczególnie cenią pluralizm polityczny, rządy prawa, wolność słowa, prawo do pracy i równy dostęp do edukacji, co wiąże się z poglądem, że wykształcenie wyższe i dyplom uniwersytecki obecnie utożsamiane z zachodnimi standardami edukacji są wysoko cenione i mogą przyczynić się do podjęcia dochodowej pracy. Jednocześnie, jak pokazują badania, młodzi ludzie nie są w pełni usatysfakcjonowani przebiegiem procesu demokratyzacji, co z kolei wpływa na ich stosunkowo niską aktywność polityczną. Warto jednak wspomnieć, że na aktywność polityczną wpływa także status i rola młodzieży w życiu społeczno-politycznym. Zjawisko to negatywnie wpływa na ciągłość dialogu pokoleniowego i na konflikty międzypokoleniowe, zwłaszcza między starymi, przywiązanymi do tradycji, a młodymi pokoleniami, otwartymi na świat. I również wpływa na modernizację, ustrój polityczny, demokrację i jej standardy. Konflikty międzypokoleniowe i wewnątrzpokoleniowe znacznie osłabiają dynamikę demokratyzacji państwa i budowy społeczeństwa obywatelskiego. Istnieje niebezpieczeństwo, że paradoksalne młode pokolenie stanie się pokoleniem straconym w kontekście wdrażania standardów demokratycznych w Gruzji. Kim są ci młodzi? Kogo badałam? Jeśli chodzi o całość serii, oczywiście jest to młode pokolenie Gruzinów, które reprezentowane jest przez młodzież studencką, tak jak już wcześniej wspominałam, jako że mogą stanowić przyszłe nowe elity społeczeństwa gruzińskiego. I w ramach badań empirycznych właśnie została zbadana młodzież akademicka. I została ona zdefiniowana jako grupa społeczna, w skład której wchodzą osoby studiujące na uczelni. Jest to grupa, której celem jest zdobycie wyższego wykształcenia w celu podjęcia pracy i rozwoju zawodowego. Ponadto młodzież akademicka jako społeczność ma ograniczenia wiekowe, są to jednak granice ruchome, bo młodzież akademicka oznacza status studenta, a nie wiek. Mimo to zdecydowaną większość stanowią osoby w wieku od 18 do 35 lat i rzeczywiście założyłam sobie taką klamrę wiekową. Tutaj mam jeszcze struktura badanych według wieku. Jeśli chodzi o moje badania o respondentów, otrzymałam 321 odpowiedzi, znaczy otrzymałam 331, a 321 zostało wykorzystanych do analizy ze względu na to, że pozostałe 10 osób były to osoby, które były na wymianie studenckiej, więc nie były liczone do moich badań ankietowych, ale jeszcze tutaj wracając do charakterystyki badanej grupy. Analizując strukturę respondentów ze względu na płeć, okazało się, że w grupie badanych studentów było 108 mężczyzn, co stanowiło 34% całej badanej grupy. Kobiet było prawie dwukrotnie więcej, bo 213, czyli 66%. Uwzględniono, tak jak już tutaj wspominałam, również wiek. Najwięcej osób oczywiście stanowiły osoby w wieku od 18 do 21 lat.
co oczywiście wiąże się z moją koncepcją uznawania młodzieży studenckiej za część młodszego pokolenia, tak? Bo młode pokolenie według literatury przedmiotu uznaje się jako to pokolenie od 18 do 35 lat, jednakże przez akcelerację biologiczną zostały te granice oczywiście w niektórych opracowaniach przesunięte od 15 do 35 roku życia, ale ja zastosowałam tutaj tą klamrę czasową 18-35. I tak jak już wspominałam, badanie miało na celu dotarcie do studentów za pośrednictwem internetu i również papierowo. Dobór próby badawczej był losowy, choć daje to ograniczoną możliwość wnioskowania z danej próby do całej populacji. W tym przypadku była to jedyna metoda doboru, biorąc pod uwagę i ograniczenia techniczne, i ograniczenia finansowe. Taki sposób prowadzenia badań i doboru próby może spowodować, że otrzymane wyniki będą nieco podatne na błędy, około 5% w jedną, w drugą stronę. W badaniach prowadzonych przez internet nie ma możliwości, prawda, zweryfikowania, czy ankieta została definitywnie wypełniona przez studenta danej uczelni, ale oczywiście zakładając, że tak. Ja już Państwu pokazywałam. Jeśli chodzi o te trzy artykuły empiryczne, to właśnie podsumowanie tej części badań. Tutaj bardzo przepraszam, że jest w języku angielskim, ale wszystkie moje artykuły są napisane w języku angielskim, więc również tutaj i wykresy. Jeśli chodzi o pierwszy artykuł, to została zbadana ocena i poziom satysfakcji z funkcjonowania demokracji w Gruzji. I aby zbadać właśnie, jak młodzi ludzie oceniają i czy są zadowoleni z funkcjonowania demokracji w Gruzji, zbadałam następujące kwestie. Ich definicję systemu politycznego, czyli respondenci zostali poproszeni o wskazanie najlepszej wypowiedzi opisującej Gruzję, i to jest wykres pierwszy. Określenie wartości istniejącej gruzińskiej demokracji, czyli pytano respondentów, czy warto bronić obecnemu systemu demokratycznego. Następny wykres. I określenie stopnia zadowolenia z ogólnego funkcjonowania demokracji w państwie. Respondenci byli pytani, w jakim stopniu są zadowoleni lub nie są zadowoleni z funkcjonującej demokracji. I to jest wykres trzeci. Jeśli chodzi o czwarty komponent, który został zbadany, było to określenie stopnia zadowolenia już z konkretnych, szczegółowych, poszczególnych wartości i standardów demokracji. Respondenci mieli ocenić 19 wartości i standardów podzielonych na trzy moduły. I tutaj pierwszy moduł: prawa i wolności obywatelskie, polityczne i gospodarcze, rządy prawa. Drugi moduł: przedstawicielski, odpowiedzialny rząd. Rola partii politycznych, odpowiedzialność, skuteczność rządu, cywilna kontrola wojska i policji, minimalizacja korupcji. I moduł trzeci, czyli społeczeństwo obywatelskie i partycypacja polityczna, gdzie oczywiście respondenci mieli wskazać od 1 do 4, gdzie 1 to niski, 4 to wysoki, jak oceniają, czy są usatysfakcjonowani poszczególnych standardów i wartości demokracji. Jak pokazały wyniki, gruzińska młodzież studencka postrzega system polityczny Gruzji jako demokrację, ale z licznymi problemami, ale wartą jej obrony. Badania wskazały, że studenci nie są w pełni zadowoleni z przebiegu procesu demokratyzacji, zwłaszcza z prawa do pracy, prawa do obrony grup interesów, równości kobiet i mężczyzn oraz równości mniejszości etnicznych i religijnych, dostępu do polityków i rządzących oraz prawo do nietykalności osobistej, mieszkania, poufności, korespondencji, integralności mienia. Dlatego moja główna hipoteza w kontekście tej części została zweryfikowana pozytywnie. Jeśli chodzi o drugi artykuł empiryczny, dotyczył on postrzegania demokracji ogólnie, tak? Czyli nie postrzegania demokracji funkcjonującej w Gruzji, tylko ogólnie rozumienie demokracji. I aby zbadać, jak młodzi Gruzini postrzegają demokrację, oceniając wartości systemu jak oceniają wartości systemu demokratycznego oraz jak oceniają adekwatność poszczególnych wartości, właśnie zostało przeanalizowane, jak oceniają, czy demokracja jest tym najważniejszym, najlepszym, może inaczej, systemem politycznym. I tak jak w przypadku pierwszego artykułu zostały zestawione te same wartości, tylko już w kontekście rozumienia demokracji. I badania wskazały, że gruzińska młodzież studencka uważa demokrację za godną jej obrony.
I to oddolne rozumienie demokracji przez młodych ludzi opiera się przede wszystkim na uznaniu takich standardów jak prawo do nietykalności osobistej, mieszkania, poufności, korespondencji, integralności, czyli to, co w pierwszym artykule zostało dość nisko ocenione jako funkcjonujące w Gruzji, prawa wyborczego, niezależności prasy, radia i telewizji od władzy i wielkich korporacji oraz dostępu do zwykłych obywateli, do polityków, możliwości przedstawienia im swoich propozycji i to były te najważniejsze elementy definiujące demokrację. Trzeci artykuł empiryczny miał na celu zbadanie, jakie pozytywne i negatywne skojarzenia przychodzą na myśl młodzieży akademickiej, gdy słyszą słowo demokracja. I tutaj zastosowałam zarówno i pytania z ankiety, jak i wywiady eksperckie z niektórymi, bo tylko z 5 akurat w tym przypadku, ekspertami, profesorami z gruzińskich uniwersytetów, gdzie poprosiłam ich właśnie o wskazanie konkretnych wartości i standardów, które w ich rozumieniu młodzi mogliby wskazać jako te pozytywnie skojarzeniowo. I tutaj właśnie to zestawiłam w tabeli. A jeśli chodzi o pytania z ankiety, to zostały oczywiście zostały nakreślone poszczególne wartości i standardy według literatury przedmiotu, które powinny zostać uznane jako pozytywne skojarzenia i jako negatywne. I kiedy gruzińska młodzież słyszy słowo demokracja, to przede wszystkim kojarzy im się to z wolnością słowa, prawem do uczestniczenia w życiu społeczno-politycznym, a negatywnie z pogłębianiem się nierówności społecznych i taką nadrzędnością poszczególnych grup społecznych w kontekście funkcjonowania demokracji, czyli również została tutaj moja hipoteza odnośnie całego cyklu, część tej hipotezy oczywiście pozytywnie zweryfikowana. Ponadto z całych badań wyszło, że młodzi Gruzini uważają, że Gruzja ma częściowo demokrację i demokrację z licznymi problemami. Jednak coraz bardziej widoczny jest trend i młodzi ludzie wierzą, że te problemy są głównie związane właśnie z elitami politycznymi i głównie z tym, że nie są faworyzowane pewne konkretne grupy społeczne. I rzeczywiście w badaniach wyszło, że jeśli chodzi o w ogóle politykę prowadzoną w stosunku do młodych ludzi, jest to dość polityka bardzo zawężona. Zwłaszcza wyszło to w moim artykule odnośnie czynników, które wpływają na rozumienie demokracji, bo tutaj i w kontekście samego kształcenia, jak i w kontekście inicjatyw i programów rządowych jest tego zdecydowanie za mało i jest to za mało ukierunkowane właśnie w stronę budowania społeczeństwa obywatelskiego. Dyskusja. Podsumowując całą moją serię, całe moje badania, to zauważyłam, że młodzi Gruzini stoją obecnie w obliczu wielu wyzwań i to nie tylko tych wyzwań społeczno-politycznych, ale również i wyzwań i gospodarczych i kulturalnych. Wyzwania te związane są z brakiem ugruntowanej demokracji, która w dobie kryzysu demokratycznego w świecie zachodnim jeszcze bardziej zmienia kształt i definicje realizowane przez społeczeństwa. Dodatkowo przejście do trzeciej rewolucji przemysłowej, globalne renegocjacje potęg gospodarczych i militarnych, przyspieszenie zmian klimatycznych, pandemia koronawirusa, wojna w Ukrainie zmieniły trajektorię demokracji i działań wspierających Wschód, w tym Gruzję. Poszukiwanie właśnie gwarancji bezpieczeństwa w demokracji z jednej strony, a z drugiej strony brak zadowolenia z dotychczasowej demokracji postawiły młodych na rozdrożu społecznym i politycznym, a samą Gruzję na rozdrożu międzynarodowym. Niewątpliwie w problematyce demokratyzacji i demokracji istnieje bogata literatura na temat transformacji systemowej i tej demokratycznej współpracy Gruzji z Unią Europejską. Warto jednak podkreślić, że badania nad młodymi Gruzinami w życiu społecznym, politycznym są niezwykle rzadkie i nie analizują w pełni kwestii opinii i zadowolenia z demokracji. Warto wskazać oczywiście kilka pozycji, w których można przeczytać o młodych Gruzinach, ale są to bardziej badania socjologiczne niż badania wskazujące na opinie właśnie o demokracji czy demokratyzacji, czy badanie konkretnych standardów i wartości demokracji. I jeśli chodzi o same dane surowe,
to tutaj przede wszystkim źródłem informacji jest Caucasus Research Resource Center, w którym zbierane są ankiety przeprowadzone wśród społeczeństw Kaukazu Południowego i tam można oczywiście krzyżowo znaleźć dane o młodych. W kontekście innych badań nad młodymi ludźmi w życiu społeczno-politycznym pojawiają się odniesienia do budowania społeczeństwa obywatelskiego, pojawiają się odniesienia o roli wyższego wykształcenia właśnie w kontekście budowania społeczeństwa obywatelskiego, ale nie są to na tyle szerokie badania, które rzeczywiście odpowiadałyby na pytanie, jak młodzi widzą demokrację i jak oni mogą budować w przyszłości właśnie ten system. I moja prezentacja właśnie podsumowuje i cała seria podsumowuje badania nad młodymi Gruzinami w życiu społeczno-politycznym. I jeszcze chciałam powiedzieć, podsumowując, dlaczego te badania są ważne. Wyniki badań nad satysfakcją i oceną poszczególnych elementów demokracji stanowią podstawę badań nad czynnikami tego stanu rzeczy. Niewątpliwie wiedza o zadowoleniu z funkcjonowania demokracji ma wymiar praktyczny, między innymi dla instytucji badających stopień demokratyzacji na Kaukazie Południowym oraz tych instytucji, których misją jest rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Gruzji, a demokratyzacja wymaga budowania społeczeństwa obywatelskiego jako jeden z podstawowych standardów demokracji. Współczesna demokracja właśnie do prawidłowego funkcjonowania potrzebuje społeczeństwa obywatelskiego, czyli społeczeństwa świadomych jednostek i aktywnych w sferze społecznej i politycznej. I brak tego komponentu nie wpisuje się w dyskurs demokracji unijnej, która stała się formą, w jakiej Gruzja buduje swoją demokrację. Niemniej jednak w przypadku Gruzji nie udało się jeszcze zbudować w pełni partycypacyjnego, integracyjnego społeczeństwa obywatelskiego i demokratyzacja wymaga zaangażowania społeczeństwa w proces transformacji państwa na poziomie społeczno-politycznym, w szczególności właśnie aktywności młodego pokolenia, czyli zrozumienia tego, jak to pokolenie, jakie ma cele, dlaczego nie jest aktywne w życiu społeczno-politycznym, jak rozumie, jak powinno również angażować się w demokratyzację. Dziękuję za uwagę. Dziękuję również. I o ile pani profesor Szukuraliewa i pani doktor Szajldajewa się nie pojawiły, a nie widzę ich tutaj, mogę ogłosić zakończenie prezentacji na naszym panelu. Pozwolę sobie pokrótce podsumować wygłoszone referaty. Pani dr Beata Pietkiewicz-Parik opowiedziała nam na temat edukacji w Afganistanie po powrocie talibów. Retalibanizacja edukacji afgańskiej oznacza de facto wykluczenie bardzo szerokich rzesz społeczeństwa z systemu edukacji, odcięcie szerokich rzesz społeczeństwa od edukacji. W szczególności dotyczy to kobiet. Na problemy związane z dostępem do edukacji składają się z jednej strony kwestie obaw o swoje fizyczne bezpieczeństwo, z drugiej strony też w pewien sposób powiązana z tą kwestia również fizycznej niedostępności szkół, których po prostu nie ma, albo są zamknięte, albo są bardzo daleko. Pewną odpowiedzią na ten problem, czyli na niedostępność edukacji w Afganistanie, może być edukacja zdalna, aczkolwiek nie jest to sprawa prosta i warto by dopracować szczegóły, które mogą sprawić, że pomysł po prostu nie wypali. I pani doktor zostawiła tutaj nas z otwartym pytaniem, co możemy zrobić, jak możemy pomóc, co będzie pierwszym, wydaje mi się, tematem w naszej dyskusji. Pani magister Małgorzata Skóra przedstawiła nam wizję wielkiego tyranu w polityce nierozłącznie związanego z tą wizją prezydenta Erdogana. Przede wszystkim pani magister skupiła się na kwestii tego, że Turcja realizuje przede wszystkim interesy
tureckie. Turcja realizuje własną agendę, zawierając doraźne sojusze, doraźne alianse, które mają służyć przede wszystkim, o ile nie tylko i wyłącznie, interesom Turcji. Głównym narzędziem tej tureckiej polityki są właśnie taktyczne sojusze i kwestia podmiotowej polityki zagranicznej. Jeśli chodzi o relacje turecko-rosyjskie, to są one konglomeratem konfliktu, konkurencji, ale i współpracy. I w tym momencie przynajmniej na Kaukazie, zwłaszcza i częściowo w Azji Centralnej, ten wielki turan zdaje się wygrywać z ruskim mirem i Turcja po prostu powoli, zdaniem pani magister Skóry, wypycha Turcję z terenów, które uważa za swoje, za będące częścią składową wielkiego turanu. Następnie ja, czyli magister Marcin Krzyżanowski, opowiedziałem na temat ustroju politycznego Islamskiego Emiratu Afganistanu. Podsumowując, talibowie stworzyli swój emirat w oparciu z jednej strony o strukturę plemienną, z drugiej strony o ideologię religijną i w efekcie powstało coś, co z takiego formalnego punktu widzenia jest konfederacją plemienną z cechami demokracji wojennej, gdzie z jednej strony mamy zrządzącego, ale nie zarządzającego emira i lokalnych komendantów dysponujących prawem życia i śmierci, lekko tylko ograniczonym wytycznymi z Kabulu i Kandaharu. Na samym końcu wysłuchaliśmy referatu pani magister Katarzyny Skierd-Andrzejuk na temat opinii młodych Gruzinów na temat demokracji. Opinia tychże młodych Gruzinów na temat demokracji jest zasadniczo pozytywna. Młodzi Gruzini uważają, że ich kraj jest demokracją z poważnymi wadami, ale jednak demokracją i co istotne pożądają zmian w kierunku poprawy sytuacji, w kierunku poprawy stanu gruzińskiej demokracji. Demokracja kojarzy im się przede wszystkim z wolnością słowa i wyrażania się oraz równością wobec prawa i to w kontekście politycznym, jak i ekonomicznym. Młodzi o problemy gruzińskiej demokracji i niedociągnięcia, młodzi obwiniają elitę, która proteguje swoich. Tutaj udało się zauważyć pewne niezadowolenie z faktu, że demokracja staje się podległa grupom nacisku, podległa klikom. Ale jak wspomniałem, zgodnie z wynikami badań pani magister Skierd-Andrzejuk. Młodzi chcą jednak ewolucji w stronę demokracji, do czego nieodzowne jest sprawnie funkcjonujące partycypacyjne społeczeństwo obywatelskie, którego jednak jeszcze w Gruzji nie ma takiego wykrystalizowanego w wystarczającym stopniu, który zapewniłby spokojne funkcjonowanie tej demokracji. Tyle tytułem podsumowania. Czy są jakieś pytania do któregoś z prelegentów? Proszę się zgłaszać. Nie słyszę, nie widzę. Jeśli ja właśnie mogę, to do pana mam właśnie pytanie jako do specjalisty, tak? Bo ja to od razu podkreśliłam, że specjalistą w sprawach Afganistanu nie jestem. Bardziej mnie właśnie zainteresował Afganistan z punktu widzenia moich znajomych uchodźców, którzy zainspirowali mnie do tego, żeby poszukiwać głębiej. I właśnie mam do pana pytanie, w jaki sposób my jako Polacy, tak, czy już nie mówię akademicy, ogólnie Polacy, moglibyśmy pomóc afgańskim uchodźcom właśnie, bo to jest z jednej strony tak, że oni tutaj funkcjonują i im jest tutaj coraz lepiej, tak? Oni się usamodzielniają, część z nich studiuje, część z nich znalazła pracę. Natomiast tego, co ja widzę, a współpracowałam między innymi ze sporą grupą uchodźców właśnie z grupy, to jest pod Toruniem koło Grudziądza i to, co właśnie ich
powoduje, że ich to samopoczucie, tak, trauma, która narasta, spowodowana jest właśnie tym, co się dzieje w Afganistanie, czyli taki kryzys w nich narastał, między innymi spowodowany brakiem edukacji, tak, oni przecież też mają rodziny, dziewczynki w rodzinach, które niestety nie mogą uczęszczać do szkoły, tak, nawet, bo ja tu się przejęzyczyłam, powiedziałam, że mogą do 12 klasy, do 12 roku życia. Do 12 roku życia Klasa 12 roku życia. Do 12 roku życia, więc w zasadzie tutaj de facto, tak jak wspominałam, część z nich mogłaby uczęszczać do szkoły, ale ze względu, z powodu tych właśnie obaw o własne życie, po prostu siedzą w piwnicach pozamykani ci ludzie. W związku z czym, czy jest jakaś taka możliwość, czy jest coś, co moglibyśmy my zrobić? Bo tak jak wspominałam, tutaj pan Durrani mówił, że moglibyśmy na przykład zakupić komputery i tam są jakieś specjalne opracowane programy, gdzie te dzieci bez dostępu do internetu mogłyby z nich korzystać, tylko że no, problemem jest to, że taki komputer trzeba ładować, prawda, a tam jest problem jednak z elektryfikacją, więc bez dostępu nauczyciela, bez weryfikacji tych ich efektów kształcenia, to ciężko byłoby też to zrobić. Czy jest coś, co moglibyśmy zrobić? Takie pytanie moje do pana. Nie. W dużym skrócie niestety. Też się przyznam, bardzo głęboko nad tym zastanawiałem. Jesteśmy w stanie oczywiście pomóc jakimś pojedynczym osobom, nawet powiedzmy grupom, czy też rodzinom. Natomiast systemowo nie widzę możliwości tutaj takiego realnego wsparcia. Przede wszystkim problemem jest fizyczne bezpieczeństwo. To bardzo, bardzo trafnie, oczywiście z pewną hiperbolą mimo wszystko, pani to porównała zdalne nauczanie w Afganistanie do tajnych kompletów w czasie II wojny światowej. Oczywiście no, talibowie są powiedzmy no, łagodniejsi nieco niż naziści, ale też bardzo mocno forsują tą czystość islamu. Oni przez 20 lat forsowali z ideologicznego punktu widzenia to oczyszczenie społeczeństwa, oczyszczenie islamu z zachodnich naleciałości, z tego, prawda, z prozelityzmu, bo też oskarżali to bardzo aktywnie siły międzynarodowe o to, że prowadzą akcję chrystianizacyjną w Afganistanie i chcą zniszczyć islam nie tylko przez bombardowania, ale również przez nawrócenia. W związku z tym w tym momencie oczywiście nie jest tak, że posiadanie telefonu komórkowego z dostępem do internetu jest przestępstwem, bo jest to przynajmniej póki co dozwolone i nieregulowane, ale wszelkiej maści właśnie zdalne nauczanie z zagranicy będzie albo w jawnej, bezpośredniej sprzeczności z prawem, które talibowie ustanawiają, czyli no, zakaz edukacji. Też teoretycznie rzecz biorąc, nie ma zakazu edukacji dla dziewcząt powyżej 12 roku życia, tylko nie zostały otworzone dla nich szkoły. Więc tak de jure one mogą się kształcić i to, że tak powiem, w ramach afgańskiego systemu, ale szkoły są zamknięte. Tyle. Ze względów bezpieczeństwa, ze względów organizacyjnych. Ja mam tutaj taką książkę, to jest podręcznik do pierwszej klasy. Nie wiem, czy to widać. On jest. Ledwo co, ale coś tak. Widać. Tak. Ja się właśnie zapytałam tych moich afgańskich przyjaciół, co będzie z tym podręcznikiem, bo tutaj są na przykład kobiety, zdjęcia kobiet, tak, z odkrytą twarzą, choćby takie jedno z pierwszych na pierwszej stronie. Nie wiem, czy to widać. Tak, widać. Bo podobno już ten mój podręcznik został już wycofany, ale jeszcze nie ma pomysłu na to, jak powinien wyglądać nowy właśnie. Zgadza się. Nie ma na razie tak naprawdę na czym tutaj pracować. Dokładnie, do tego dochodzi ta kwestia fizycznego bezpieczeństwa, no bo kto...
z jednej strony to, o czym też wspomnę tutaj, będzie istotne to, o czym wspominałem w swoim referacie. Tam prawo jest, to są oczywiście ogólne wytyczne z Kabulu i Kandaharu, ale na terenie już dystryktu, na terenie powiatu, prawo będzie interpretował lokalny muła, lokalny komendant. No i może się trafić sytuacja, że trafimy na, w cudzysłowie oczywiście, liberalnego mułę, który stwierdzi, że nie ma w tym nic złego, żeby te dziewczyny, bo to o nich głównie mowa, się uczyły, a możemy trafić na kogoś, kto jest, prawda, wojującym islamistą i stwierdzi, że nie sam fakt, że kobieta się kontaktuje z kimś z zagranicy, już jest ideologicznie podejrzany, w związku z tym na wszelki wypadek warto spuścić łomot, telefon rozbić i ostrzec, że następnym razem potraktujemy sprawę brutalnie. Są oczywiście możliwości też słynnego pomagania na miejscu. W tym momencie nawet w Afganistanie działają międzynarodowe NGOsy, w szczególności włoskie, francuskie, niemieckie i skandynawskie, które starają się pracować na polu przede wszystkim w tym momencie reformy rolnictwa, pomocy humanitarnej, służby zdrowia, ale również w szkolnictwie. Z tym, że rząd afgański, jakkolwiek negatywny stosunek do talibów byśmy mieli, no to oni w tym momencie w Afganistanie rozdają karty, no i są afgańskim, nieuznanym, ale jednak rządem. Więc jak już mówiłem, musimy się z nimi liczyć. Chcąc próbować wchodzić w modus operandi tajnych kompletów, pojawiają się bardzo trudne do przeskoczenia kwestie techniczne, czyli po prostu sprzęt. Teoretycznie rzecz biorąc, wystarczyłby smartfon, nie trzeba laptopa, tylko czytanie z czegoś ze smartfona jest nawet dla młodych ludzi dosyć męczące, zwłaszcza kilkugodzinne. Natomiast już dostarczanie laptopów, oprogramowania jest nieco droższe, nieco bardziej skomplikowane. Do tego dochodzi kwestia braków w dostawach energii elektrycznej, zwłaszcza poza większymi miastami. No i też kwestia oprogramowania. Więc to, co można by zrobić, to pokusić się we współpracy z diasporą przede wszystkim o opracowanie kurikulum dla tej edukacji. No bo czego my chcemy? Przede wszystkim czego my chcemy uczyć? I kogo? Oczywiście czytanie, pisanie, matematyka, geografia, są to pewne podstawy. Natomiast nie zmienia to faktu, że wypada opracować kurikulum dostosowane nie tylko do kształcenia na odległość, ale na dodatek do kształcenia tak naprawdę offline, i do kształcenia, które może być przerywane po prostu, jeszcze pozwolę sobie użyć kolokwializmu, przerywane okresowym łomotem. Delikatnie nazwę. No i jak już uporamy się z odpowiedzią na te pytania, to pozostaje pytanie, czy my chcemy uczyć właśnie dla nauki, czy robić kursy zakończone jakimś certyfikatem, egzaminem? No i w zależności od odpowiedzi na to pytanie rodzą się kolejne, bo jeśli stwierdzimy nie, to jest nauka do nauki, żeby po prostu te dzieciaki nauczyć dobrze czytać, pisać, liczyć i jakiejś wiedzy o świecie, no to jakby sprawa jest uproszczona. Jeśli odpowiemy sobie na pytanie, że jednak to powinno być takie bardziej ustrukturyzowane i jakiś certyfikat, dyplom, świadectwo z tego musi być, no to pojawia się oczywiście problem weryfikacji wiedzy, egzaminu i tak dalej. Oczywiście uważam, że jakikolwiek certyfikat jest rzeczą słuszną, bo to jest dodatkowa motywacja. Natomiast jak to w praktyce miałoby wyglądać, to przyznam, nie wiem. To, co jest pewne,
to, że nie będziemy w stanie, przynajmniej bez pozwolenia talibów, dotrzeć do mas. W naszym zasięgu mogą być, tam uwzględniając, tak patrząc z polskiej perspektywy, uwzględniając liczbę afgańskiej diaspory w Polsce, z ich rodziny, no taki 1000 osób to jest pułap taki górny, który moim zdaniem jest z jednej strony realnie w naszym zasięgu i również w zasięgu naszym praktycznym. Nie, i też kwestią będzie kwestia sprofilowania chętnych, bo powiedzmy w tej grupie docelowej mogą się zarówno znaleźć dzieci w wieku 12-13 lat, które po prostu zakończyły edukację na 6 klasie i koniec. Mogą się znaleźć dzieci, które z różnych przyczyn nie rozpoczęły edukacji, no bo albo, nie wiem, albo szkołę akurat zbombardowali, albo po prostu jej tam w ogóle nie było i w tym momencie nie umieją czytać ani pisać. Mogą też się trafić na przykład osoby dorosłe, które no, zakończyły edukację na takim bardzo podstawowym poziomie, potrafią się podpisać i za bardzo nic poza tym. No i tak naprawdę kształt, forma tego kurikulum każdego przedmiotu będzie nieco inna w przypadku każdej grupy docelowej. Więc to co ja bym widział za sposób, w jakim możemy faktycznie coś, niewiele, ale coś zrobić, no to opracowanie kurikulum dla danej liczby przedmiotów, czyli tak naprawdę język ojczysty, w tym wypadku Dari, wstępnie Paszto, matematyka, historia Afganistanu przede wszystkim i świata, i regionu i świata w dalszej kolejności, biologia, podstawy fizyki, chemii, ale to też nawet nie w rozbiciu na dwa przedmioty, tylko włożyłbym to razem do nauk przyrodniczych szeroko pojętych. Odrobina geografii i raczej kierunkowanie się na materiały multimedialne i smartfony, które łatwiej ukryć, łatwiej przechować, które są po prostu dużo bardziej dostępne w Afganistanie niż laptopy. No ale to już jest coś, czego się metodą partyzancko-wolontaryjną nie zrobi. Tutaj i potrzeba oprócz dobrych chęci również, no i to nawet nie jednego, a kilku informatyków, grafika, którzy byliby w stanie metodyków i nauczycieli metodyków, którzy we współpracy z diasporą, tak jak mówię, będą w stanie jakoś opracować program. No, dobry, bardzo dobry pomysł na grant unijny, tak na marginesie. Tylko że no, trzeba to jakoś zrobić, a i to tak jak mówię, w związku z sytuacją w Afganistanie, no, możemy mówić o tysiącu uczniów i to maks. Dziękuję bardzo za odpowiedź. Czy są dalsze kolejne pytania? Nie widzę. W związku z tym w międzyczasie ja pozwolę sobie zadać pytanie pani magister Skórze. Jak w obliczu tego właśnie no, ni to konfliktu, ni to współpracy, bo jak sama pani wskazała, Turcja realizuje swoje interesy, swoją agendę, więc nie można powiedzieć, że pozostaje w konflikcie z Rosją. No bo nie pozostaje. Nie można powiedzieć też, że jest w jakimkolwiek sojuszu z Rosją, no bo nie jest. W jaki sposób w ramach tej, powiedzmy, tureckiej, jakby nie było, polityki ekspansji, powinna pani zdaniem uplasować się Polska? Czy istnieją jakieś szanse na pogłębienie współpracy z Turcją, czy krótko mówiąc, czy możemy coś ugrać na Wielkim Turanie? Ojej.
Muszę się chwilkę zastanowić. Myślę, że tak, ponieważ tak, po pierwsze, mamy tak naprawdę z Turcją dobre stosunki. Były oczywiście, o i tutaj jeszcze zupełnie abstrahując od tego tematu, co ja mówiłam, w przypadku konfliktu na Białorusi i na naszej granicy, prawda, z Białorusią, była kwestia, że Turcja pomaga. I co? Pomaga, ale nagle, jak Polska powiedziała, jak się nie uspokoicie, no to już tu współpracy nie będzie, to Erdoğan potrafił się zatrzymać, cofnąć. I to jest właśnie cała polityka prezydenta Erdoğana. On wcale nie jest szalony, znaczy no może jest takim charyzmatycznym. Ekscentryk. Tak, natomiast uważam, że on ma bardzo dobrze zaplanowaną politykę. Ja nawet się zastanawiałam, czy ten wielki turan nie przedstawić jako właśnie różnych scenariuszy, ale później ciężko byłoby mi to zawrzeć w publikacji 40 znaków, bo po prostu jest dużo różnych alternatyw i Turcja, ona nie ma jednego schematu, ona się dopasuje i uważam, że Polska, jeśli to dobrze rozegra, to jak najbardziej mamy szansę skorzystać na tym. Mówię współpraca, bo tutaj proszę bardzo, Turcja, niby szef NATO osobiście podziękował Turcji, że wspomaga Ukrainę sprzętowo, wspomaga, owszem, ale już tak niespecjalnie się mówi o tym, że Turcja miała przekazać Ukrainie system S-400, które zakupiła od Rosji. Pomimo nacisków na to, co zrobił Erdoğan, nie, my wam damy coś innego. I to jest cały Erdoğan. Jest po prostu, uważam, że jest wytrawnym graczem. Zobaczymy, czy wygra wybory. Natomiast jeszcze pod kątem właśnie tych zbliżających się wyborów, on po prostu staje na głowie, on musi mieć jakiś sukces, on musi. Tak, bo to właśnie drugi, nawet, to miało być moje kolejne tak. Pytanie. Też. On musi mieć sukces, czy to dyplomatyczny, czy na przykład z tą inflacją, co mówię, no, nieoficjalnie można dotrzeć do informacji, że ona jest dwa razy większa. Natomiast tutaj jest troszkę inna mentalność ludności tureckiej. Oni w imię tego, że Turcja będzie wielka, to oni dobrze, to my tu jeszcze, prawda, będziemy, nie wiem, co oni tam jedzą, ale no to my sobie tutaj, prawda, ograniczymy te potrzeby takie, ale kiedyś Turcja będzie wielka. I w ogóle tutaj ja też widzę pewną analogię do czasu właśnie Imperium Osmańskiego, kiedy przez wiele lat potężna armia tego kraju była narzędziem, głównym narzędziem polityki tego państwa. I do tego i tak to rozgrywa Erdoğan, natomiast w porównaniu na przykład z Putinem, Erdoğan potrafi się cofnąć, potrafi się zatrzymać, co wcale nie znaczy, że on rezygnuje ze swoich planów. Nie, on czeka po prostu na bardziej sprzyjający moment. I tyle. Także powiem szczerze, darzę tego przywódcę dużym szacunkiem, bo uważam, że jest naprawdę błyskotliwy. Natomiast czy wygra, no to tutaj ciężko powiedzieć. Zgadza się, no sondaże oczywiście, jeśli wierzyć w sondaże, dokładnie do tego no, wykonuje, no, przynajmniej w moim odczuciu, trochę nerwowe ruchy w postaci aresztowań wśród liderów opozycji. No, więc jego właściwie to jest pytanie, czy ktoś poza nim jest w stanie realizować swoją politykę dotychczasową, jakby nie było już prowadzoną od wielu lat właśnie politykę, no, ekspansji tureckiej. Czy ktoś będzie w stanie równie umiejętnie grać na kilku fortepianach jednocześnie? No nawet mówię, nawet właśnie jego stosunki z Rosją, one są tak złożone, tak wieloaspektowe, że bywają takie momenty, bywały takie momenty, że jedna i druga strona się zastanawia, dobrze, to jak oni tu bardziej, to ja może teraz przeczekam, bo to by z tego to nic dobrego nie było. I oni tak grają. Natomiast mówię, jak to Turcja dobrze rozegra, no i jak Erdoğan wygra, bo to
jak nie wygra, no to nie wiem, czy znajdzie się godny następca, tak charyzmatyczny, tak przewidujący. No zgadza się. No, zobaczymy. Wybory już niedługo. Tam osobiście to trzymam za niego kciuki. Tak. Czy w międzyczasie pojawiły się jakieś pytania ze strony szanownej publiczności? Nie widzę, nie słyszę, więc nie przejdę do... Oczywiście. Jeszcze chciałam tylko coś dodać, bo mi tu umknęło właśnie a propos tej ewentualnej armii Wielkiego Turanu. No bo to wiadomo, że to byłby jakiś taki pakt na zasadach podobnych do NATO. A wiadomo, że sojusze wojskowe zasadniczo się wykluczają. I dlatego właśnie uważam, że Turcja nie będzie chciała tworzyć oficjalnego paktu, bo wtedy no, musiałaby raczej z NATO wystąpić. No chyba, że teraz się tak pokłócą, że po prostu Turcja z NATO wystąpi. Ale nie sądzę, bo to tak naprawdę nie byłoby dobre dla Zachodu, bo Zachód by się bał, że ona pomoże Rosji. No i wtedy to chyba mielibyśmy trzecią wojnę światową, myślę. Jest to realne. Z drugiej strony też Turcja poza NATO to mniejszy margines, paradoksalnie moim zdaniem, mniejszy margines swobody dla Turcji, chociażby w Syrii, czy też generalnie na Bliskim Wschodzie. No, póki ta Turcja jest, że tak powiem, no, razem z nami, no to na wiele rzeczy powiedzmy można przymknąć oko. Kogoś, kto już jest poza nawiasem sojuszy, tak świeżo opuszczony dość demonstracyjnie, świeżo opuszczony demonstracyjnie, no byłby już traktowany inaczej. A poza tym to byłoby też niebezpieczne dla Zachodu. Dlaczego? Bo Zachód jednak nie jest skory do działań zbrojnych, a Turcja jest. Jeśli by Turcja stanęła na czele nowego paktu azjatyckiego, to ona by nie miała oporów takiej jak na przykład NATO. Przecież nawet jak był konflikt w Górskim Karabachu, były nawoływania, że NATO powinno wkroczyć, a co robiła Turcja? Turcja powinna, mówiła, że oczywiście powinna wkroczyć, ale bronić Azerbejdżan. Tak. Paradoks, tutaj też w takiej sytuacji pytaniem otwartym będzie, jak zachowałby się Iran, jak zachowałaby się Turcja wobec Iranu, bo to jest to bardzo istotna kwestia no, tej gotowości użycia siły. No, co innego, tak metaforycznie powiem, co innego posiadać ostry miecz, a co innego być gotowym go szybko wydobyć i machnąć kilka razy. No, Turcy kilkukrotnie w swojej historii, w tym bieżącej, no, udowodnili, że właśnie użycie siły militarnej, zwłaszcza na swoim terenie, zwłaszcza ze swoich własnych baz, bo nie mówimy tu o ekspedycjach zbrojnych, tylko o interwencji u granic, jest w stanie skutecznie przeprowadzać operacje wojskowe, to takie, które no, przynoszą, jakby na to nie patrzeć, no, długofalową korzyść państwu tureckiemu. Więc to jest otwarta kwestia. No, z drugiej strony, jeszcze raz mówię, no, mamy w razie zerwania Turcji z tą dotychczasową polityką i takiego mocnego wejścia na ścieżkę Wielkiego Turanu, to mamy również oprócz Rosji na drugiej flance mamy coraz częściej zresztą współpracujący z Rosją Iran. Także miejmy nadzieję, że nowy front w globalnym konflikcie nie zostanie otworzony. Oby. Dobrze. Czy jeszcze jakieś pytania, komentarze? Ja jeszcze bym miała, jeśli mogę, do oczywiście pana. Czy jest oczywiście jeszcze coś, co możemy zrobić tutaj, patrzę z punktu widzenia tak, tych moich znajomych uchodźców, czy jest możliwość na przykład te osoby, które były na listach do ewakuacji,
Czy jest jakaś możliwość, żeby ich ewakuować, tak? Nie wiem, z innymi krajami, czy żeby oni przez na przykład, nie wiem, New Delhi bądź przez Teheran mogli tutaj wydostać się z kraju i przyjechać do Polski? Teoretycznie tak, w praktyce nie. W tym momencie wszelkie programy ewakuacyjne, to nie tylko nasze, zostały zawieszone. Już panuje opinia, oczywiście nieoficjalna. Kogo mieliśmy wywieźć, to wywieźliśmy, no a reszta, no cóż, no trudno, no nie możemy całego kraju wywieźć z kraju. I nie ma w tym momencie żadnych programów relokacji, programów ewakuacji. To, co pozostaje, no to tradycyjna ścieżka wizowa. No, a do tego trzeba się wydostać z Afganistanu. A w momencie, jak ktoś się wydostał z Afganistanu, no to znaczy, że już jest bezpieczny i nie potrzebuje ewakuacji do Polski. I tu mamy taką sytuację, ale paragraf 22, więc nie ma zbyt wiele możliwości manewru. Są osoby, które uzyskały status uchodźcy albo generalnie prawo pobytu na terenie polskim, czy też szerzej strefy Schengen, mogą starać się zaprosić celem dołączenia członków rodzin. Ale z tego, co się orientuję, no to praktyka jest taka, żeby no, specjalnie nie ułatwiać tej ścieżki wizowej. Więc tak naprawdę zostaje takie no, kopanie się z biurokracją, ale co istotne, indywidualne, gdyż nie ma i to zasadniczo w całej Europie, nie ma woli politycznej, żeby sprowadzać więcej Afgańczyków. Też pojawiają się oczywiście związane z tym pytania o uchodźców w ogólności, a o nasze moce absorpcyjne w szczególności i pytanie, i trzeba, no, muszę uczciwie przyznać, dające przynajmniej mi do myślenia pytanie, no dobrze, no to ilu ich mamy ewakuować z 40 blisko milionów? Na to pytanie nie ma ani jednoznacznej, ani tym bardziej przyjemnej odpowiedzi. Więc to tak jak mówię, zostają... Tak się obawiałam właśnie. No, niestety, bo da się przeprowadzić, da się, ale jednostkowo to po A, po B, no jest to taka troszeczkę kopanina z biurokracją i takie przerzucanie się papierami. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Czy jeszcze jakieś pytania ze strony publiczności, prelegentów? Nie, to pozwolę sobie zadać pytanie do pani magister Skierd Andrzejuk. Przedstawiła pani stan obecny opinii na temat opinii młodego pokolenia na temat gruzińskiej demokracji. A ja chciałem zapytać, czy jaki kierunek rozwoju ich opinii pani przewiduje? Czy w najbliższym czasie, zwłaszcza w obliczu kryzysów, które zresztą pani wymieniła, w którą stronę te opinie będą szły? Czy młodzi Gruzini, też Gruzini w ogólności, będą coraz bardziej dążyć do, przynajmniej wyrażać opinię, że dążą do poprawy stanu gruzińskiej demokracji, do dalszej demokratyzacji społeczeństwa, do budowy społeczeństwa obywatelskiego, czy też to pójdzie w drugą stronę i jak to czasem bywa w czasach kryzysu, Gruzini będą skłaniać się bardziej w stronę lekkiego, miękkiego autorytaryzmu, który jednak da pewne bezpieczeństwo. W którą stronę to może ewoluować? Znaczy, już jest widoczna taka aktywność społeczna młodego pokolenia, zwłaszcza w kontekście wojny w Ukrainie. Były i protesty wspierające pod parlamentem ze względu na to, że rząd gruziński nie chciał międzynarodowo tak potępić wojny w Ukrainie. Jest bardzo dużo inicjatyw również na Facebooku, które są tworzone właśnie przez młodych, więc widać tą aktywność społeczną zdecydowanie bardziej i rzeczywiście są to młodzi ludzie.
Ale jeśli chodzi o aktywność polityczną, to wydaje mi się, że tutaj będzie pewien rodzaj stagnacji przez bardzo długi czas, dlatego że to pokolenie jest bardziej zorientowane na pracę zarobkową, na pewien rozwój osobisty. Nie są tak ukierunkowani jak to pokolenie, nazwijmy to pokoleniem homo transformaticus, tak? Czyli to pokolenie osób, które mają powyżej 40 roku życia, 50, które rzeczywiście brały udział w zmianach systemowych. I to nowe pokolenie już jest bardziej pomiędzy właśnie homo economicus, czyli ukierunkowanym na te kwestie gospodarcze, i jest to takie pokolenie, ja nazwałam to pokoleniem paradoksalnym, czyli to najmłodsze pokolenie. Jest to pokolenie, które z jednej strony chłonie te tradycje od pokoleń starszych, ale z drugiej strony globalizacja, która miała miejsce, bo wydaje mi się, że te kwestie globalizacji mogły się skończyć w tym momencie, tak? Ale w kontekście jeszcze jakby wcześniejszej globalizacji, westernizacji, która zalała społeczeństwo gruzińskie, rzeczywiście to było takie zderzenie się tradycji z modernizacją, że pokolenie to najmłodsze, czyli to, które obecnie studiuje, jest troszeczkę na takim rozdrożu, że z jednej strony wiedzą, i nie to, że nie wiedzą, oczywiście wiedzą, że powinni bardziej być aktywni politycznie, i ta aktywność oczywiście jest widoczna raczej w tych protestach, w różnych ulicznych akcjach, czy właśnie są to bardziej te akcje społeczne, ale jednak jest bardziej ukierunkowane na kwestie zawodowe. Dlatego tak wielu Gruzinów i wyjeżdża na wymiany akademickie. Jest naprawdę, tak gdyby porównać wszystkie państwa regionu, to rzeczywiście młodzież gruzińska najczęściej wyjeżdża właśnie do państw Unii Europejskiej. Kwestie zawodowe, też jest bardzo wielu Gruzinów, którzy obecnie migrują do Unii Europejskiej. Więc wydaje mi się, że tutaj musi dojść do pewnego, tak jak historia pokazuje w Gruzji, do pewnego punktu kulminacyjnego, który właśnie zmieni całkowicie kwestie tutaj społeczne, takiego punktu, jakim była na przykład rewolucja róż, czyli do takiego pewnego załamania społecznego, bo ta stagnacja jest rzeczywiście widoczna i tak jak patrzyłam, bo moje dane są, były robione do połowy, no mniej więcej do początku 2021, końca 2020. Nowe dane z właśnie Caucasus Research Resource Center pokazują, że młodzi dalej nie za bardzo chcą uczestniczyć w życiu politycznym, raczej w życiu społecznym. Więc wydaje mi się, jeżeli już tutaj właśnie w tych czasach, kiedy demokracja jest zachwiana, kiedy mamy wojnę w Ukrainie, kiedy mamy właśnie te renegocjacje potęg globalnych, dalej ta aktywność jest dość taka pasywna, prawda? To nie wydaje mi się, żeby w najbliższej przyszłości tutaj rzeczywiście młode pokolenie odegrało aż tak znaczącą rolę w przemianach społecznych. Może kiedy będzie jakiś pewnego rodzaju właśnie taki punkt kulminacyjny, taki krach społeczny. Czyli miejmy nadzieję, że jeśli dojdzie do tego punktu kulminacyjnego... To jest jeden ze scenariuszy oczywiście, bo tutaj trzeba by było przeprowadzić właśnie całą analizę prognostyczną i kilka tych scenariuszy rzeczywiście opracować, ale jest to jeden ze scenariuszy, który jest możliwy. Może nie najbardziej prawdopodobny, ale możliwy. O ile do niego dojdzie, mam nadzieję, że nie będzie to zbyt drastyczny krach, a właśnie bardziej przesilenie. Też ostatnie, czego byśmy chcieli, to krwawy przewrót w tak, kraju nam bliskim. Ale raczej chodzi mi o krach społeczny w tym rozumieniu niezadowolenia społecznego, czyli wydarzy się coś, co rzeczywiście wpłynie i bardzo dotknie społeczeństwo, czy pewien rodzaj korupcji, czy pewne zamknięcie, załóżmy, mediów, czy coś, co rzeczywiście spowoduje niezadowolenie właśnie wśród młodego pokolenia. Może to się tyczyć na przykład social mediów, które też do pewnego roku nie były uznawane za może nie tyle co wolne, ale bardzo były, można powiedzieć, ograniczone w Gruzji. No teraz są wolne i media, i social media, ale rzeczywiście dotknęło to młode pokolenie i wydaje mi się, że to raczej by związało się z czymś, co by rzeczywiście wpłynęło na tych młodych, niż na pewien krach i krwawy przewrót. Raczej nie. Chociaż rzeczywiście Gruzini raczej tą aktywność polityczną manifestują poprzez protesty. I rzeczywiście jest to dość tak
niżeli na przykład przez frekwencję wyborczą, bo jest dość niska. Więc raczej tutaj takie niezadowolenie społeczne rzeczywiście pokazuje się za pomocą protestów czy różnych akcji społecznych, akcji ulicznych na przykład. Rozumiem. No cóż, trzymamy kciuki za Gruzinów. Oby im się wiodło. Czy są jeszcze jakieś pytania, komentarze ze strony szanownej publiczności? Nie widzę, nie słyszę. Ja ze swojej strony dowiedziałem się, czego chciałem. Uzyskałem odpowiedzi na swoje pytania, więc jeśli nie ma dalszych pytań i komentarzy, pozwolę sobie podziękować prelegentom i szanownej publiczności za udział w 37. panelu 9. Międzynarodowego Kongresu Azjatyckiego. Bardzo dziękuję za uwagę, bardzo dziękuję za wygłoszone referaty i mam nadzieję do zobaczenia w przyszłym roku na 10. jubileuszowym kongresie. Dziękuję Państwu, do widzenia. Dziękuję bardzo. Do widzenia.